dotrzeć. Witam w pierwszej kolejności mieszkańców, którzy interesują się planami zagospodarowania przestrzennego, interesują się tak naprawdę tym, co w mieście się dzieje i co się będzie działo, jak będzie wyglądało miasto. Cieszę się bardzo, że Państwo się tym zainteresowali, tym spotkaniem. Dziękuję, że skorzystaliście z naszego zaproszenia. Witam radnych, widzę zarówno radnych powiatowych, jak i radnych miejskich przede wszystkim. Bardzo się cieszę, bo to jest dyskusja, którą otworzyliśmy już jakiś czas temu i chcemy ją kontynuować zgodnie z tym, co żeśmy sobie obiecali na sesji. Witam też naszych ekspertów z Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, panią Agatę Kustosz, panią Małgorzatę Cindik, pana Sławomira Wąsza i panią Ewę Nosek. To są eksperci, proszę Państwa, którzy uczestniczą w procesie przygotowywania i ostatecznej akceptacji planów zagospodarowania przestrzennego, czyli to są osoby, które głosem eksperckim weryfikują to, co jest przygotowywane wcześniej, a co znajduje się w uchwałach, które są przedstawiane naszym rajcom, tak żeby po prostu mogli się posiłkować tą wiedzą, jak powiedziałem, ekspercką, co mnie bardzo cieszy. Jak do tej pory współpraca Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej od lat zresztą już kontynuowana, układa się bardzo dobrze, bo to nie jest tylko kwestia planów zagospodarowania, ale bardzo często spotykamy się i rozmawiamy o trudnych tematach, jeśli chodzi o niektóre nawet wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dla takich inwestycji, które no, są kontrowersyjne. Część z Państwa pamięta, na przykład mieliśmy taki temat kontrowersyjny, czy powstanie w Goreniowie spalarnia opon, czy nie, tak? I mieliśmy z tym kłopot duży, rozmawialiśmy o różnych wariantach, co, jak. I tutaj również żeśmy się posiłkowali głosem naszych ekspertów od strony przede wszystkim tej fachowej, merytorycznej, ale również od strony prawnej. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to w zasadzie scenariusza na nie ma, ale ja bym bardzo chciał, żebyśmy jednak się poddali pewnemu porządkowi. Mianowicie chciałbym Państwu tylko w 10 slajdach powiedzieć, kieruję te słowa przede wszystkim do mieszkańców, powiedzieć o tym, czym są plany zagospodarowania przestrzennego, jak są ważne, jednocześnie jaka jest różnica między często używanym fachowym języku studium uwarunkowań przestrzennych, jak również do czego może doprowadzić, albo jakie są zalety tego, że jakiś teren w mieście ma plan, a co może być, jeśli tego planu uchwalonego nie ma. To są ważne kwestie. Pokażę też Państwu, ile procent gminy, może nie procent, ale jakie fragmenty miasta już są pokryte planami zagospodarowania przestrzennego, bo to na przełomie lat wielu, od 2003 roku możemy o tym mówić, dzieje się sukcesywnie, to są trudne tematy, więc czasami wymagają długiego okresu czasu. I tak jak zatytułowałem tą prezentację króciuteńką, porozmawiajmy o planach zagospodarowania przestrzennego. Dyskusja została wywołana na ostatniej sesji Rady Miasta, gdzie rozmawialiśmy o koncepcji, która kiedyś powstała z budowy serca miasta. Tam żeśmy rozmawiali o różnych niuansach dotyczących tego, do czego może doprowadzić budowanie miasta na podstawie koncepcji. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby budować miasto na podstawie planów zagospodarowania przestrzennego, czyli uporządkowanej wersji oczekiwań Rady Miasta, patrz mieszkańców, którzy oczywiście decydują o tym, kto w Radzie Miasta jest. I tak, Szanowni Państwo, kieruję te słowa przede wszystkim w tej chwili do radnych naszej gminy. Otóż Państwo radni, jak Państwo dobrze wiecie, w moim odczuciu mają dwa podstawowe narzędzia, żeby decydować o przyszłości i o losach swojej gminy. Jednym z tych narzędzi to jest właśnie możliwość podejmowania uchwał dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego. Drugie to oczywiście najważniejsze narzędzie, jakim jest budżet, ale one są bardzo ze sobą powiązane, czyli jeśli chcemy cokolwiek zbudować, to musimy mieć na to pieniądze. I to są dwa narzędzia, dzięki którym radni decydują o przyszłości miasta. Przyjmują uchwały, nie przyjmują, to jest oczywiście ich autonomiczna decyzja, ale no dzięki temu tak naprawdę nie musimy się poddawać dyktatowi przepisów, ustaw z Warszawy płynących, tylko możemy sami zadecydować o tym, co w tym mieście powstanie i jak ono powstanie. Czy budujemy serce miasta, o którym wcześniej wspominałem,
czy budujemy, czy zabraniamy pewnych rozwiązań, czy budujemy wysokie wieżowce, czy budujemy niską zabudowę, która jest bardziej kameralna, czy decydujemy o rozwoju pewnych terenów albo o przyszłości, że park przemysłowy powstaje, albo że chcemy w jakimś osiedlu nową szkołę, nowe rozwiązania dla oświaty, dla boisk sportowych, dla rozwoju kultury itd. O tym wszystkim tak naprawdę można decydować w planach zagospodarowania przestrzennego, no i oczywiście budżet. I przejdźmy do tego podstawowego dokumentu, który tak naprawdę nie jest prawny, czyli studium uwarunkowań przestrzennych, kierunków i zagospodarowania przestrzennego. Co to jest? To jest taki nadrzędny dokument, którym jest objęta cała gmina, który wskazuje kierunki rozwoju albo przeznaczenia terenów. Ale nie mówi konkretnie, że coś można wybudować tylko tak albo inaczej. To jest podstawa do uchwalania planów. Każdy plan, który będziemy chcieli uchwalić, musi być zgodny z tym studium. Czyli ja nazywam studium bilansem gminy. Bo tak naprawdę, żeby uchwalić studium, to trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie. Ile powierzchni, jaką powierzchnię przeznaczamy na komunikację, ile przeznaczamy na budownictwo, ile na przemysł, ile na lasy, ile na rekreację i w których miejscach. Oczywiście temu towarzyszą cały proces, jak podejmujemy, bo wiadomo, że no, nad jeziorem będziemy raczej rekreację chcieli zlokalizować. Natomiast jeśli mówimy o Goleńskim Parku Przemysłowym, to będziemy rozbudowali tereny dotyczące przemysłu i tak dalej, i tak dalej. Pokażę szybciuteńko przykłady. Takie szersze ujęcie studium, żeby było w miarę czytelne, to pokażę Państwu. Tu jest na przykład lotnisko i jest zaznaczony samolocik, czyli to są tereny przeznaczone pod komunikację lotniczą. To te tereny, akurat to jest Goleński Park Przemysłowy, innym kolorem zaznaczone, czyli pod przemysł. Czyli wiadomo, że w tym miejscu żadnego planu nie uchwalimy z inną funkcją niż te, o których wspomniałem, komunikacyjne czy lotnicze. Jeśli byśmy wzięli na większym przybliżeniu studium, no to widzimy, jak to jest poszatkowane i tu już widać wyraźnie na przykład tereny. Tutaj wydawałoby się tereny zielone, to jest cmentarz, park, ale też w środku komunikacja kolejowa, komunikacja drogowa, rozwiązania węzłowe i tak dalej. Są tereny, które nie są tylko pod drogą, ale węzeł zajmuje dużo więcej terenu, czyli nie sama droga, ale kwestie z tym związane. Przepraszam za ten wstęp, ale chcę, żebyśmy później rozmawiali o tym, co jest istotne. I tak przechodzimy do sedna dzisiejszej sprawy, czyli do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czym one są? Ja tutaj napisałem z grubsza najważniejsze rzeczy, ale ten czwarty, ostatni punkt stanowi faktyczną podstawę planowania przestrzennego w gminie. Czyli tutaj możemy, radni mogą zadecydować o tym, co w danym terenie chcą zbudować. I takie plany, posłużę się najprościej planem Goleńskiego Parku Przemysłowego, zadecydowali radni o tym, że w tym miejscu jest przemysł. Nie bawimy się tam w żadne inne funkcje, tylko funkcje związane z rozwojem przemysłu i tak dalej, i tak dalej. O znaczeniu, o różnych planach mógłbym dużo powiedzieć, ale na przykład przyjeżdża inwestor do Golejowa i chce wybudować farmę wiatrową, więc nie ma czegoś takiego, że ma działkę i mówi, tu chcę postawić farmę wiatrową, proszę mi uchwalić plan itd. Po pierwsze, musi ten teren być zgodny ze studium, które Państwu wcześniej pokazałem, że tam można funkcje przemysłowe czy budowlane realizować. Po drugie, trzeba przystąpić do planu, czyli to radni decydują w tym momencie o przystąpieniu do takiego planu. Nie ma czegoś takiego, że ktoś sobie przyjechał, wskazał teren i mówi tutaj chcę coś zrealizować. To o tym decydują o przystąpieniu radni. Później jest to przygotowywane w formie przetargu, jest wybierana firma, która przygotowuje taki plan. Minimum czasu na przygotowanie, na uzgodnienie wszystkie za chwileczkę Państwu pokażę, to jest rok czasu. W przypadku jednego z najdłużej procedowanych planów, to jest 13 lat, które robiliśmy, po prostu jest tyle uzgodnień, tyle zmian, że to się trwa i trzeba wracać i znowu od początku zaczynać i trzeba wracać, bo uzgodnienia się zmieniają, chociażby tereny zalewowe, które też podlegają pewnym zmianom i niestety trzeba uwzględniać te zmiany, żeby plan był w miarę aktualny. I tak jak wyglądają plany w gminie Goleniów, te chyba żółte plamy to są właśnie już uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego, które są. Oczywiście najwięcej tych planów jest w samym mieście Goleniowie, tak?
ale tutaj Goleński Park, o którym wspomniałem, ten ciekawy, duży plan, mało kto z Państwa może wiedzieć, ale to jest plan pod właśnie farmę wiatrową. Był inwestor, zdecydował się na to, skupił ziemię. Było to wyprocedowane, że tam może powstać farma wiatrowa. Później zmiany przepisów na poziomie polskiego rządu doprowadziły do tego, że on nie mógł tego zrobić. Później, jak już mógł to zrobić, okazało się, że są to tereny przewidziane pod tak zwane zalewanie, czyli pod wylewanie wód przy cofkach albo przy deszczach nawałowych. Znowu nie mógł i tak naprawdę ten teren cały czas stoi pod możliwością zabudowy. Takie rzeczy się dzieją, ale takich mniejszych planów, jak Państwo widzicie, jest dużo więcej w różnych miejscach. Bardzo często zdarza się, że deweloperzy, chcąc w jakimś atrakcyjnym miejscu zrealizować inwestycje budowy jakiegoś osiedla, zwracają się do burmistrza, burmistrz to przedkłada do Rady Miasta, że w danym terenie chciałby zrealizować jakieś osiedla, jakieś domki, jakieś ładne osiedle. W tym momencie jest to procedowane, czy jest to możliwe, tak jak Państwu powiedziałem, a jak to się dzieje, za chwileczkę jeszcze Państwu to powiem. Tyle planów mamy, o kolejnych rozmawiamy. Cały proces tworzenia planu to jest niezwykle skomplikowana materia. Podzielona jest tutaj na etapy i jak Państwo widzicie, pierwszy etap to jest, ktoś musi złożyć wniosek, że chce w ogóle taki plan. OK, jeśli taki wniosek do burmistrza jest złożony, w tym momencie jest on przez urzędników badany. Jeśli jest sensowny, jeśli przeszedł weryfikację, to jest on przedkładany Radzie Miasta i Rada Miasta w formie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia tego planu podejmuje decyzję i mówi burmistrzowi, tak, proszę robić ten plan. No? Jeszcze nie wiemy, jaki do końca, wiemy tylko, co we wniosku chciał wnioskujący, czyli chce tam, żeby powstało osiedle właśnie, czy jakiś teren przemysłowy, czy rekreacyjny, czy jeszcze cokolwiek innego. Nawet jakby chciał tutaj, nie wiem, wieżę Eiffla pobudować, wniosek byłby sensowny, byśmy się nad tym na pewno zastanowili, ale byśmy go oczywiście sprawdzili. Etap drugi to jest, ja go nazwałem jako trzeci podetap, czyli opracowanie koncepcji. Czyli jak już mamy wyłonionego wykonawcę, ten wykonawca przygotowuje koncepcję tego planu zgodnie z wnioskiem, zgodnie ze studium, z tymi wszystkimi uwarunkowaniami. Ile jest tych czynności do zrobienia, nie chcę Państwu tutaj mówić, ale jest ich dla fachowców dużo. To jest wszystko praca tak naprawdę merytoryczna. To nie jest widzimisię kogoś, że ktoś przyjdzie i powie albo burmistrza, albo nie wiem, kogoś z radnych, albo z inwestorów, że przyjdzie i powie, ja tutaj w tym miejscu chcę wybudować przyrodę Canaveral i chcę, żeby stąd startowały rakiety. No, to nie jest takie proste, trzeba to wszystko posprawdzać zgodnie z ustawami. Etap trzeci to są uzgodnienia. Niezwykle żmudny proces, czyli jak już mamy koncepcję, wysyłamy go do wszystkich instytucji uzgadniających, od Wód Polskich, zaczynając do RDOŚ-u, do konserwatora zabytków, do wojewody, do wszystkich instytucji, które w tym zakresie mają coś do powiedzenia i musimy mieć pozytywną opinię. Jeśli nie ma, to po prostu taki plan nie może powstać, czyli nie może powstać coś, co nie jest zaakceptowane przez poszczególne służby, które się tym fachowo zajmują. To trwa długo o tyle, że wysyłamy koncepcje, nanoszone są jakieś uwagi, załóżmy przez Wody Polskie, że jest to teren, który podlega jakimś tam rozlewiskom raz na 100 lat, więc nie jest zalecane coś, albo że tam są z uwagi na ochronę środowiska, albo konserwatora zabytków, że tam są jakieś, mogą być wykopaliska, trzeba to sprawdzić, trzeba przeprowadzić cały proces, więc to się dzieje. Etap czwarty to jest już wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. No w mojej ocenie najważniejsze, to jest też to, dlaczego się dzisiaj tutaj spotkaliśmy, mianowicie ten plan, który koncepcja, później zaopiniowane przez te wszystkie służby, które musiały to zaopiniować, podlega weryfikacji społecznej, podlega weryfikacji mieszkańców, konsultacjom, podlega weryfikacji oczywiście wszystkich osób, które są zainteresowane, nie tylko mieszkańcy. Kto jest zainteresowany, przychodzi i na tym etapie może się zapoznać z tym planem i wnieść swoje uwagi, swoje wnioski. Każdy wniosek, który jest złożony do takiego planu, musi być rozpatrzony. Jeśli on jest rozpatrzony pozytywnie, to jest zaakceptowany i muszą być naniesione te zmiany. Jeśli negatywnie, to musi do końca procedowania być, że jakiś wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie i musi być uzasadnienie, dlaczego negatywnie. Czyli nie ma czegoś takiego, że coś schowamy pod dywan i tego nie pokażemy. Coś nie tak.
poszło. Etap piąty to już jest samouchwalanie, czyli jak już mamy naprawdę po tych wszystkich procesach gotowy projekt planu, przedstawiamy go Radzie. Jest on przez komisję merytoryczną przede wszystkim opiniowany, podkreślam. Znowu można tam jeszcze dokonywać pewnych zmian i idzie na sesję Rady Miasta do uchwalenia. I to już jest autonomiczna decyzja radnych, podejmują taki plan albo nie podejmują. Oczywiście decyzja jest bardzo odpowiedzialna, ale też konsekwentna. Etap szósty, już takiej ostatecznej weryfikacji, to te uchwały Rady Miasta idą do wojewody i wojewoda sprawdza merytorycznie, czy dana uchwała została podjęta zgodnie z prawem, czy nie ma tam błędów formalnych, proceduralnych. To jest już taka akceptacja i jest ona ogłaszana. Pokazałem Państwu to, żebyście Państwo wiedzieli, jak cały proces przygotowania planu wygląda, że to jest naprawdę żmudna praca. Tak jak Państwo widzicie, i to mówię z pełną otwartością, udział organu wykonawczego, w tym wypadku burmistrza i jego służb, jest znikomy w tym wszystkim, poza tym, że pilnuje tego całego procesu i tak dalej. Tak naprawdę tym się zajmują odpowiednie osoby na odpowiednim szczeblu i z odpowiednią kompetencją. Jakie są korzyści z uchwalania i z uchwalonych już planów? Otóż dla czystości inwestora jest to, tutaj w punkcie drugim zaznaczyłem, że nie ma już procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli ktoś z Państwa budował dom, cokolwiek innego, to wie, że musi przyjść najpierw tutaj, jak nie ma planu oczywiście, przyjść do urzędu, złożyć wniosek i mamy 90 dni na procedowanie, przygotowanie takiej decyzji, też sprawdzanie i tak dalej, żmudne sprawy, robienie analizy, czy można taki budynek, wysokość, szerokość, odległości, dostęp do drogi publicznej. Tych warunków jest bardzo dużo. Plus 14 dni później już na ostateczną weryfikację i na tak zwane zwrotki. Natomiast jeśli mamy plan zagospodarowania przestrzennego, nikt z Państwa, z inwestorów już nie musi przychodzić do urzędu. Idzie bezpośrednio po pozwolenie na budowę do starostwa. Ma plan, jakie budynki mogą tam powstać, idzie z projektem o wydanie pozwolenia na budowę. Omija całą tą procedurę tutaj urzędu w gminie, co jest chyba dużym ułatwieniem dla inwestora. Czas to pieniądz, Państwo dobrze wiecie, więc jest to chyba bardzo istotne. Zamiast tych 104 dni można od razu mieć pozwolenie na budowę. Inne korzyści z uchwalania planów też Państwu wypisałem tak z grubsza. Jest ich bardzo dużo, ale w planie decydujemy o tym, co chcemy na danym terenie. Czy chcemy handel, czy chcemy jakiś sklep wielkopowierzchniowy, czy chcemy, oczywiście poza innymi funkcjami, ile terenu chcemy przeznaczyć na boiska, na rekreację, na wypoczynek, na place zabaw, na kwestie związane z budową szkoły, przedszkola, jakichś usług społecznych, ale naprawdę decydujemy o tym, jakie będzie bezpośrednie sąsiedztwo. Bo jeśli nie mamy planu, to po prostu każdy przychodzi na własnej działce, w własnym obrysie, tylko jeden budynek ustawić. Natomiast jeśli mamy plan, to musimy zabezpieczyć wszystkie funkcje, które do tworzenia miasta są niezbędne. Czyli dużo szerzej patrzymy na miasto. Natomiast poza korzyściami oczywiście są przypadki zagrożeń, które wynikają z braku planu. Tak? Dzisiaj jest to popularnie wśród architektów, witam architektów również, wśród architektów nazywane to i w mediach patodeweloperką, albo pastelozą, albo betonozą, albo chaosem urbanistycznym. Tych nazw jest dużo w zależności od tego, jaki przejaw patologii się pojawia. Skąd one się wzięły? Tak naprawdę wzięły się z tego, że deweloperzy, którzy chcą zarobić na budowie mieszkań, powierzchni usługowych, sklepów itd., chcą wyciągnąć jak najwięcej korzyści ze swojej budowy, w związku z czym napchać tego i sprzedać te mieszkania. Natomiast co się dzieje już za murem, no to już mnie ich interesuje, bo to już nie jest, to jest kosztochłonne, natomiast ciężko na tym zarobić, żeby budować zieleńce, place zabaw, parkingi itd., itd. Podam Państwu cztery przykłady. Pierwszy to jest z ubiegłego tygodnia. Nie wiem, kto z Państwa miał możliwość oglądać, przynajmniej ja widziałem to w TVN-ie. Głośny przypadek z Kołobrzegu, gdzie powstał piękny budynek, Państwo widzicie,
we wszystkich wiadomościach to szło jakiś tydzień temu. Natomiast parkingi do tego bloku, nie wiem, apartamentowca może nawet, powstały 2,5 km od tego bloku na szczerej łące. To, co widać w tym kółku tutaj, to jest właśnie gdzieś tam daleko w łące patykami zostało wyznaczone miejsce, gdzie parking dla tego bloku. Czyli deweloper się rozliczył z tego, że wybudował blok i zabezpieczył miejsca parkingowe. Jaki jest sens tego i jakie jest to udowodnienie dla mieszkańców, to nie muszę Państwu mówić. 2,5 km zostawiać samochód i wracać z dziećmi, zakupami do domu i później rano lecieć, nie mówiąc o zabezpieczeniu tego miejsca. Dochodzi do takiej po prostu patologii, jak Państwu tutaj pokazałem. Kolejny przykład, który chciałem Państwu pokazać, który się pojawia, to jest wieżowiec głośno nazywany na Kurzej Stópce w Sosnowcu. Otóż deweloper sobie wymyślił, że wybuduje wieżowiec, bo wysokość ma zachowaną, sąsiedztwo ma zachowane, na 500 metrach kwadratowych, 9 pięter, 22 mieszkania, czyli wiecie, na jednym piętrze góra, dwa mieszkania i proceduje normalną decyzję o warunkach zabudowy, no bo sąsiedztwo i przepisy w zasadzie na to pozwalają, tak? Jak to wygląda i jakie tam są parametry dotyczące chociażby zacienienia, czyli nasłonecznienia tych mieszkań, nie muszę Państwu mówić, to łatwo sobie to wyobrazić. Kolejny taki przykład wpadł deweloperki, to jest ogródek, tunel na osiedlu w Krakowie, czyli to jest ten pierwszy. Miały być ogródki przy mieszkaniach na parterach, są, prawda? Zejścia bezpośrednio do ogródka, a to, że ściana po drugiej stronie, w ogóle jak zostało wydane decyzje, tutaj jeszcze jest okno, nie chcę w to wnikać, no doszło do niuansu takiego, bo ktoś gdzieś zbyt oczywiście zastosował przepisy, tak? Można takie rzeczy zrobić. Kolejny przypadek to jest klatka do hodowli dzieci, tak to zostało nazwane, to jest najmniejszy plac zabaw we Wrocławiu, czyli deweloper został zmuszony do tego, żeby zrobić plac zabaw dla dzieci, zrobił, jak i widać na ekranie. Proszę Państwa, to nie jest straszenie z mojej strony, proszę tego tak nie opierać, to są po prostu przypadki no, skandaliczne, które się pojawiają. Plan zagospodarowania przestrzennego decyduje o czymś takim, że nie ma, bo mówi, dla takiej i takiej powierzchni budynków musi być tyle i tyle powierzchni zielonej, tyle i tyle innych przestrzeni, które powinny być, żeby móc przyjaźnie w tym miejscu żyć. Natomiast no, jak ktoś stosuje tylko przepisy, to niestety do takich sytuacji też, jak widać, to są prawdziwe przykłady. Szanowni Państwo, jeśli Państwo pozwolicie, to był wstęp, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, co to jest studium, co to jest plan zagospodarowania, jakie są korzyści, jakie są zagrożenia, jak jest procedowany. Na poprzedniej sesji umówiliśmy się z Radą Miasta, że porozmawiamy raz jeszcze o dwóch planach zagospodarowania przestrzennego, o których rozmawialiśmy wcześniej, że chcemy do tego wrócić. Chcemy o tym porozmawiać otwarcie z wszystkimi. Ja poproszę za momencik autorów tych planów, bo tak jak mówiłem, to są autorzy zewnętrzni, którzy się z nami połączą, żeby przedstawili te dwa plany. Krótko powiem o tych dwóch planach. Pierwszy po lewej stronie to jest plan, ja to nazywam centrum miasta. Na ile to jest widoczne dla Państwa, radni już znają to dość dokładnie. Tu jest całe centrum Starego Miasta i tu jest kościół, tu jest rzeka Ina. No resztę to widać. O tym żeśmy dużo rozmawiali. To jest pierwszy plan, drugi plan to jest plan przy ulicy Nowogarskiej. Dla mnie o tyle istotny, że ponieważ tam już kończymy realizację ulicy Metalowej, czyli duża powierzchnia, która do tej pory była powierzchnią chłonną, jeśli chodzi o deszcze, o wody opadowe, kiedyś sobie wsiąkała, dzisiaj już chociażby przez te rozwiązania drogowe jest dużo powierzchni zaasfaltowanej. Powstaje tam już częściowo osiedle na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Są kolejne plany do zabudowy, więc żeby uniknąć zalewania miasta, tak naprawdę to już jest kłopotliwe dla szczególnie mieszkańców ulicy Ofiar Katynia, ale też dalej całe planty i dalej w kierunku Iny. Nie wiem, czy Pan Radny się zgodzi, żebym powiedział blisko posesji pana radnego, który jest tutaj również, tam następuje całe zrobisko, więc żeby nie wylewały te wody, żebyśmy nie mieli z tych kłopotów,
takie rozwiązania w planie oczywiście są przewidziane. Tam są tak zwane pola deszczowe, tam są zbiorniki retencyjne podziemne, czyli jeśli dojdzie do sytuacji, że czy to deszcze nawałowe, czy inne sytuacje spowodują, że będzie dużo tej wody w nadmiarze, to będzie można ją w odpowiedni sposób przechować, przetrzymać i wykorzystać na cele, bo tak zostało to w planie zapisane, wykorzystać na cele podlewania, po prostu podlewania, utrzymywania terenów zielonych. Nie wiem, czy już mamy, Pani Aniu, czy już mamy połączonych pierwszych sprawozdawców? Tak, to bardzo proszę. Pozwólcie Państwo krótkie wprowadzenie i później dyskusja na temat tych planów, ale bardzo chętnie jesteśmy otwarci również na dyskusję w ogóle o zasadności planów, o tym, jakie Państwo macie odczucia i czy kolejne plany, jakie plany mogłyby, powinny powstawać. Przełączymy. Dobrze, są też drudzy już autorzy, także. Rozumiem, że dla Państwa nie jest to istotne, który plan najpierw krótko mówimy do dyskusji. I bez sprzeciwu, to się cieszę. To jest jakieś kłopot znaczenie. Przed spotkaniem robiliśmy próbę i wszystko brało. Niestety złośliwość przedmiotów martwych, a w zasadzie komputerów, które już chyba na danym góry. To chyba już coś słychać. Czy Państwo nas słyszą? Halo, halo. Czy Pani nas słyszą? Tak, słyszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo byśmy prosili o krótkie wprowadzenie na temat planu. Jesteśmy na spotkaniu z Radą Miasta, z mieszkańcami, z ekspertami, z architektami, więc bardzo proszę, jeśli można, krótkie wprowadzenie dotyczące planu, który Pani przygotowała. Dobrze, to udostępnimy rysunek. On może taki dobry. Witać, to wy jesteście. Czy widać?
Tak jest. Panie burmistrzu, a kto to jest w ogóle? Może by się przedstawił. Pani się przedstawi, tylko muszę dojść do głosu. Dzień dobry, ja nazywam się Adonna Ciuska, tutaj koleżanka. My wyciszymy trochę, więc słyszymy siebie w głośnikach, więc ja wyciszę i nie będę jakby słyszeć, co państwo ewentualnie mówią, więc... Plan miejscowy, który jest w ulicy Nowogardzkiej. Tutaj przebiega ulica Nowogardzka. My jesteśmy projektantami, osobami, które zostały zatrudnione do sporządzenia tego projektu miejscowego planu. Państwo ten projekt miejscowego planu mieli przedstawiany już Państwo Rady, na komisji, na sesji Rady. Plan miejscowy tutaj dotyczy, tak jak już mówiłam, obszaru przy ulicy Nowogardzkiej, która przebiega w tym miejscu. Tutaj po stronie wschodniej mamy linię kolejową i tutaj mamy zakład karny. Obszary te, tutaj też mamy ulicę Metalową, która jest w trakcie budowy. I ten odcinek tutaj jest zaprojektowany w planie miejscowym zgodnie z projektem budowlanym do tej drogi. Tutaj analogicznie jest prowadzona dalej ta droga wzdłuż właśnie zakładu karnego. Tutaj ogólnie jakby poszerzone to miejsce nie jest dzielone. Tutaj też państwo jakby ten odcinek też już dzielony. Wszystkie odcinki, które wybrają jeszcze. Przepraszam, nic jeśli nie, chodzi o... Tutaj na południu mam bez miasta bardzo się prywatną, a tutaj na północy krzość w tym 1 w tym miejscu to są grupy gminy, fragmenty tutaj terenów pasów, które są to tereny Skarbu Państwa. I teraz w tym planie miejscowym mamy następujące przeznaczenie zaprojektowane. Czerwono, to są tereny zbudowej, tutaj wyróżniony ten 1 pał. Na południu mamy 3 tereny rozdzielone. Przepraszam, ale naprawdę to jest bez sensu, nic tu nie można zrobić. Mieszkanie nie będzie to jest miasto kolejne. I tutaj na tym w sensie różne rodzaje budynków. Tutaj na terenie usługowej mamy też nazwę terenu budynków różnego typu, a tutaj na południu mamy tereny mieszkaniowe, tutaj mieszkalne wielorodzinne o różnych gabarytach z usługami w parterach. I jeśli chodzi o same tereny południowe, tutaj dla tych terenów były już wydane decyzje o budowie zabudowy i na terenie 2 i 3 Przepraszam panie, ja może spróbuję sam tutaj, bo jest bardzo słaba jakość nagłośnienia. Nie wiem, czy panie mnie słyszą. Halo, halo. Tutaj państwo są moje wyrysy obowiązującego skupu bankowej zagospodarowania przestrzennego gminy i samą studią jakby umożliwia lokalizację tej zabudowy zarówno mieszkaniowej, jak i usługowej w obszarze południowym
na przychodni. Ja może spróbuję Państwu, bo zaraz tam spróbują się połączyć ogólne zasady, bo Państwo radni uznają ten plan doskonale, natomiast króciuteńko dla mieszkańców, dla ekspertów przypomnieć kwestię. Otóż jest to plan przy ulicy Nowogardzkiej. Ulica Nowogardzka przebiega mniej więcej tutaj. Tu jest też linia kolejowa zaznaczona. Tu jest nowo budowana ulica Metalowa wokół zakładu karnego. Ten plan obejmuje kilka funkcji. Funkcja podstawowa na dole to jest funkcja mieszkaniowa, tutaj tym terenem, tym kolorem zaznaczona. Tereny zielone to są tereny, no właśnie zielone, bo częściowo są tam lasy, a częściowo jest to przeznaczenie jako tereny zielone dla tego planu. Te tereny dwa czerwone tutaj u góry to są funkcje usługowe, są to tereny działki miejskie, które moglibyśmy dzięki temu planowi uruchomić, żeby można było je sprzedawać i ewentualnie zagospodarować zgodnie z tym, żeby tutaj już nie powstawały osiedla mieszkaniowe wokół zakładu karnego, tylko ta strefa bardziej usługowa, już nie mówimy nawet o przemysłowej. Rzeczą istotną w tym planie, przynajmniej dla nas, było to, jak zabezpieczyć retencję tej wody, które wydawałoby się, że to jest taki mały płynący tutaj strumyk, natomiast on łączy z tej strony stawy rybne, które podlegają swojej produkcji ryby, w związku z tym co jakiś czas są te wody spuszczane, albo przy deszczach nawałowych, żeby nie dochodziło do duszenia ryb czy innych procesów, są śluzy otwierane i po prostu gwałtownie ta woda jest spuszczana, jak również wody, które dochodzą do tej strugi z okolic Żółwie Błoci, więc są to naprawdę bardzo zagrażający strumyk. I tak naprawdę bez zabudowy już tego, a jak wiecie Państwo, na południowym fragmencie tego osiedla już rozpoczęła się budowa budynków mieszkalnych, więc już do tej pory, jeszcze jak nie było tych budynków, dochodziło czasami do zalewania poniżej, po drugiej stronie ulicy Nowogardzkiej, czyli ulicy Ofiar Katynia, do zalewania ogródków. Nawet ta woda podchodziła pod budynki, które tam są zlokalizowane, nie mówiąc o tym, że ta woda płynie dalej i płynie w kierunku ulicy Szkolnej do Planic, dalej aż w kierunku do koło Turzynka, do rzeki Inny. To powoduje duże zagrożenie, w związku z tym w tym planie przewidzieliśmy tutaj na tym terenie bardzo dobre rozwiązania retencyjne, czyli zbiorniki podziemne, które będą zbierały tą wodę i będą zatrzymywały, żeby nie szło to w jednym ciągu, żeby nie tworzyć takiego potoku płynącej wody. Z drugiej strony specjalne stworzone tu w tym miejscu tak zwane pola deszczowe, czyli miejsca, gdzie chłonność ziemi jest dużo większa, żeby po prostu przenikalność tej wody deszczowej była dużo większa. I na terenie, tu na tym schemacie nie będzie tego widać, na tym terenie również miejsce, tak ja to nazywam oczka wodnego, które będzie zbierało w razie czego tą wodę i zatrzymywało, a w czasie suszy będzie ta woda wykorzystywana do podlewania tych terenów zielonych, które są tutaj. O, panie pokazują akurat, gdzie jest to, o czym mówię. Czyli ta woda może być wykorzystywana do podlewania tych terenów zielonych, tudzież ogródeczków, które były przy tych budynkach. Dlaczego jest to tak ważne? Już jest ważne, natomiast przyszłościowo dużo bardziej, bo jeśli spojrzymy na teren tego planu do tej pory bez żadnej zabudowy i jeszcze bez ulicy Metalowej, która kończy się ta inwestycja, to chłonność tych terenów, jeśli chodzi o wody deszczowe, była bardzo duża. Dzisiaj, jak jest zaasfaltowana ulica Metalowa i chodniki przy niej, jak powstaną nowe obiekty, czyli budynki, które też zajmą ileś powierzchni, no to trzeba przewidzieć to, że po prostu tej wody i w tym potoku będzie dużo więcej, więc te rozwiązania są z mojego przynajmniej punktu widzenia niezwykle istotne. Inną rzeczą korzystną dla gmin to jest to, że jeśli powstanie plan, to na tych terenach, które dzisiaj są nieużytkami, będziemy mogli stworzyć strefę usług, tak jak Państwu powiedziałem, i byłyby to tereny, które będziemy mogli sprzedawać dla usługobiorców, którzy czy to dla usług związanych z działalnością zakładu karnego, czy z inną działalnością mogłyby być prowadzone, ale były usługi nieuciążliwe, tak żeby nie powodowały zagrożenia tej strefy ochronnej dla zakładu karnego. Jak Państwo być może pamiętacie, na tym terenie tutaj przy zakładzie karnym były duże plany wtedy ministra Jakiego, który stworzył taki program do
resocjalizacji więźniów poprzez pracę i w większości zakładów karnych miały być stworzone zakłady produkcyjne. Tu zresztą w Goleniowie akurat o silnej historycznej więzi, czyli branża meblowa, były nawet prowadzone rozmowy. Sam miałem okazję też uczestniczyć w jednym z takich spotkań, gdzie inwestor szwedzki chciał w tym miejscu branżę meblową, czyli oprawianie skórami niektórych mebli, miał się znajdować tutaj. No, jakoś te plany nie wyszły, ale myśmy już ten proces planistyczny rozpoczęli, być może to wróci. To tak najogólniej o tym planie, być może panie by chciały więcej jeszcze powiedzieć, ale co do tego, że tutaj powstaje już osiedle, jak państwo wiecie, i są plany co do większości tego terenu, jest sprawą już rozpoczętą. Jest to świetny teren, bo z tego co wiem, naprawdę deweloper jest zainteresowany z tego i podobno są zainteresowani do kupowania tych mieszkań, ale jeśli nie nałożymy na to planu zagospodarowania przestrzennego, czyli tych uwarunkowań, które uwzględnią całość tego terenu, to możemy dojść do takiej sytuacji, że deweloper poprzez tak zwane pączkowanie, czyli decyzjami o warunkach zabudowy będzie rozbudował kolejne budynki, nie patrząc na te funkcje, o których państwu powiedziałem wcześniej, czyli tworzenia przyjaznej przestrzeni do życia, miejsc parkingowych, miejsc wypoczynku, miejsc spaceru, czy przestrzeni, które są potrzebne do normalnego funkcjonowania. W moim odczuciu plan te wszystkie funkcje zabezpiecza, przynajmniej w trakcie budowania tego planu mocno o to zabiegamy. Takim oczkiem jeszcze w głowie, przynajmniej dla mnie, jest tutaj Goleniowianie o tym wiedzą, jest pomnik Czechów i Słowaków, którzy zostali zabici w czasie II wojny światowej, którzy byli więźniami w naszym zakładzie karnym przez hitlerowców. To jest takie miejsce, gdzie no, mocno zapomniane, ale zabezpieczenie i funkcja ochronna dla takich miejsc jest niezwykle ważna. Jeśli ochronimy to planem zagospodarowania przestrzennego, no to będzie miejsce już na trwałe zapisane do zabezpieczenia. Są tutaj w tym terenie też na tym terenie zielonym, leśnym, niektóre dość cenne drzewostan, który dzięki temu, że planem go zabezpieczymy, nie będzie mógł być zniszczony. Także to są takie główne założenia. Mam nadzieję, że to połączenie będzie lepsze. Jeśli państwo macie pytania do tego planu, to bardzo proszę, jesteśmy do dyspozycji, ale są również do dyspozycji eksperci z gminy Komisji Urbanistycznej Architektonicznej. Pan redaktor Bugański, proszę. Patrząc na ten plan, nasuwa mi się kilka pytań. Po pierwsze, czy musimy teren, który jest za cmentarzem, który jest terenem zielonym, w ogóle ruszać? To jest raz. Ja myślę, że moglibyśmy znaleźć poza miastem czy na obrzeżu miasta więcej wspaniałych miejsc przeznaczonych na jakieś usługi niż teren zielony, bo automatycznie zwiększamy teren Puszczy Gdańskiej. A dwa, już babcie, już starzy Polacy mówili, że babcie, dziadkowie, że na bagnach się nie buduje. To jest chyba, nie wiem, kto wydał zgodę na budowanie na bagnach jakichś budynków. Kolejne moje pytanie. Czy uzgodniono ewentualną rozbudowę przejazdu kolejowego, czyli czy wybudowanie przejazdu nad torami kolejowymi z PKP PLK i czy uzgodniono także z nimi jakieś plany rozwojowe? Bo to jest istotne. Moim zdaniem w tym miejscu musimy zaplanować budowę ewentualnego przejazdu nad torami kolejowymi, żeby nie blokować rozwoju miasta. Kolejne pytanie, które mi się nasuwa. Czy uzgodniono z Wodami Polskimi dokładnie, jak oni to widzą i jakie widzą zagrożenia w związku z powstaniem takiej ilości wód i czy te zaplanowane tutaj zabezpieczenia czy wystarczą, bo moim zdaniem nie. Już Niemcy zaplanowali dwa zbiorniki retencyjne przed wojną w okolicy, tu gdzie stoimy, czyli w urzędzie gminy miasta, na terenie urzędu gminy i miasta, gdzie jest znajdujemy w gminy miasta. I drugi był zbiornik w okolicy Puszkina, który przejmował, a trzeci właśnie był tam właśnie za ulicą Nowogarską. I on przejmował, te zbiorniki przejmowały wody opadowe, które pojawiły się na Strudze i pojawiały się na Strudze, a także od strony Żubie Błoci.
Jeszcze jedna rzecz, która tutaj mi się tak nasuwa na uwagę, pod uwagę biorę. Mówię, czy jak to koreluje także z budownictwem, które powstało po drugiej stronie toru? Jak zaplanowano dostarczenie do tamtego miejsca sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej? No ale najbardziej mnie notuje tutaj to możliwość zablokowania budowy przejazdu nad torami. To jest dla mnie taka dosyć ważna informacja. Bo jak ja widzę, tutaj planuje się wiele rzeczy, tylko nie myślisz o przyszłości miasta. Przyszłości rozwojowej czyli. Czy jeśli chodzi o sam przejazd kolejowy, to tutaj nie mamy tego granicy planu, tak, tego miejsca. Więc plan nie może się po prostu na ten temat w żaden sposób wypowiadać. To musi być po prostu objęte albo odrębnym planem, albo decyzją lokalizacyjną. Droga do tego rozwiązania jest otwarta, tak? Plan tutaj niczego nie ogranicza. Nie ogranicza, ale jakby to jest poza granicą, która jest objęta tutaj miejscowym planem. To, że są tutaj tereny podmokłe, to oczywiście jest też ujęte jakby w samym i rysunku, i tekście planu. Czyli tutaj mamy ten szraf taki delikatniejszy, bo on jest czarną kreską. Tak, spróbujemy przybliżyć. W tym miejscu ten szraf taki czarny, no to on, jak tutaj Państwo widzą, to są te jakby obszar, w którym są ograniczenia w lokalizacji zabudowy, które trzeba wziąć pod uwagę, bo tutaj jest po prostu wysoki poziom wód gruntowych. I jak Państwo wiedzą, budowa w tym obszarze jest już bardzo daleko zaawansowana i te budynki mieszkalne, wielorodzinne również powstają jakby w tym obszarze, tutaj, który tutaj jest oznaczony na rysunku tego projektu planu. No i też mamy ten szraf granatowy, gdzie jest obszar tej możliwej lokalizacji tego głównego zbiornika retencyjnego, co oczywiście nie wyklucza innych rozwiązań, o których też Pan Burmistrz mówił, które są w planie zapisane, bo mamy tutaj też dopuszczone te zbiorniki podziemne i powierzchniowe też. I powierzchniowe też. A jeżeli chodzi o zabudowę, to tutaj jest determinującym dokumentem właśnie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza zabudowę. On nawet dopuszcza tą zabudowę w dużo szerszym zakresie niż w planie zostało to ustalone. I plan jest jakby uszczupla tę możliwą powierzchnię do zabudowy w stosunku do studium, które jest de facto tym dokumentem nadrzędnym w stosunku do planu, bo tutaj jest takie przełożenie, że to właśnie studium jest wiążące dla sporządzania planu miejscowego i ono jakby to zgodność czy niesprzeczność z tym dokumentem jest też badana w przypadku oceny tej zgodności planu ze studium. A studium jest szersze i zakłada możliwość zabudowy na większej powierzchni niż plan. Czyli jakby plan bierze pod uwagę bardziej szczegółowe uwarunkowania z tego względu, że jest to opracowanie o innej szczegółowości, opracowywane w innej skali niż studium. Dlatego tutaj już trochę te rozwiązania mogą odbiegać od tych ogólnych. Natomiast zostały wzięte pod uwagę właśnie te uwarunkowania związane z zaleganiem wód gruntowych, a także ze spływem wód opadowych i roztopowych w Strudze Marszewskiej. A jeśli chodzi o wody polskie, żeby Pan pytał o wody polskie, no były też organem, jednym z organów, który jakby no tutaj wypowiadał się w sprawie tego planu, ponieważ każdy plan musi być opiniowany również i przez Wody Polskie. Nie, ale znaczy akurat tutaj Wody Polskie uzgadniają plany w zakresie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, których tutaj nie ma. W związku z tym no, tutaj bardziej był dialog prowadzony ze starostwem, tak, w zakresie
zakresie możliwości prowadzenia tutaj tych sieci infrastruktury związanych z retencją wód. Jak to bardziej w kształcie zapisów, które umożliwiają później realizację różnych elementów? Tak. Bo to starostwo będzie też wydawało pozwolenia wodnoprawne. Jeszcze głosy. Pozwolenia wodnoprawne. Dotyczące sieci infrastrukturalnej, czyli woda i gaz, czy są tam zapewnione dla tego osiedla, jak już powiedziałem. Woda to i znaczy, gaz. To jest... Plan miejscowy zawiera zapisy, które umożliwiają realizację infrastruktury technicznej i sieci. No zakładamy, że główne sieci będą jakby w drodze tej publicznej, ale to w jaki sposób to zostanie rozprowadzone po terenie, no to już jest kwestia poszczególnych inwestycji, tak? I przyłączy. Tu nie ma. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, Paweł Grubinasz. Ja jestem mieszkańcem ulicy Nowogardzkiej i mam ten z jednej strony komfort, że raz do roku mogę posprzątać po nawalnym deszczu garaż i piwnicę, ale teraz mam też ten komfort, że niemal codziennie odwiedzam te miejsca, o których rozmawiamy. I w związku z tym dwa pytania. Zachęcam Państwa do spaceru. Mamy piękną ścieżkę. Zacznę od tego, jak wygląda Struga Marszewska. Ciężko ją właściwie nazwać w tym momencie rzeką. Oczywiście Wody Polskie są za to odpowiedzialne, natomiast na ten moment no, właściwie ciężko dopatrzeć, czy tam jakiegokolwiek lustra. Bliżej. Mikrofon. Bliżej co? Mikrofon. Okej. Bliżej lustra. Próbuję jak nas dekoncentrować. Natomiast, drodzy Państwo, jak nie było ulicy Nowogardzkiej przebudowanej i nie było tam kanalizacji deszczowej, nie było problemu zalewania. To, co mówił Pan Burmistrz, już teraz wyasfaltowanie tej powierzchni sprawia, że segmenty objętej są na Nowogardzkiej, wszystkie są na ulicy Nowogardzkiej, to tak jest też spadek. Tak jest też zrobiony spadek na tych terenach. Że one naturalnie zalewanie następuje po deszczu, jak już woda się cofa. I w związku z tym, czy panie dysponują, ta inwestycja, która już trwa co do bloków, jakiej wielkości te zbiorniki retencyjne są już i czy one już są w stosunku do tych warunków i do tych bloków, które są? To jest pierwsza kwestia. Druga, jak zostanie odprowadzona cała woda z ulicy Metalowej, która jest tak ukształtowana, że naturalnie spadek jest w stronę ulicy Nowogardzkiej. Dzisiaj mieliśmy, to nie był wcale duży deszcz dzisiaj, natomiast po tym dzisiaj deszczu no, płynie sobie potoczek ulicą Nowogardzką od ulicy Baczyńskiego. To wszystko zbiera się w jednym kolektorze przy strudze na wysokości Jarteksu. Jak się przeleje, to wszystko wraca w stronę miasta i tak to wygląda na ten moment przy zabetonowaniu na ten dzień. Tak? Jak to będzie w dalszej perspektywie, to oczywiście można sobie wyobrazić. I tutaj najważniejsza rzecz, wydaje mi się, że te zbiorniki retencyjne, ta powierzchnia tego odbioru, jeżeli jest perspektywa rozwojowa bloku, no, osiedla wielkiego, no, musi być naprawdę przewymiarowana. Oczywiście możemy się licytować, czy też nawalny, czy nienawalny. Natomiast no, projektowanie musi odbyć się z górką. I druga rzecz, jeżeli chodzi o ruch drogowy, nie wiem, czy może Państwo zaobserwowali, jak wyglądał ruch drogowy przy ulicy Nowogardzkiej w niedzielę. Albo w sobotę, gdzie Google kieruje wszystkich kierowców wracających nad morze przez miasto i no, ludzie nie mogli wyjechać z własnych posesji. Więc no, tutaj można się oczywiście zastanawiać, czy to nie jest jakaś fanaberia, ten przejazd górą. Natomiast na ten moment w tym miejscu, przy zamknięciu szlabanu, ruch był od ronda do ronda, więc to też jest takie miejsce, które się mocno korkuje. Natomiast najważniejsza rzecz, jak na ten moment powierzchniowo wygląda ta retencja, jak na ten moment, bo wkrótce będziemy pewnie Metalową odbierać, jest rozwiązana kwestia odbioru wód z tej powierzchni, bo nie wiem, czy panie były na miejscu, albo z map oceniają kształtowanie terenu. Spadek całej ulicy Metalowej, właściwie od tych zakładów przemysłowych jest w tę stronę do ulicy Nowogardzkiej. I dzisiaj mówię, nie był wcale duży deszcz, a strumyczek sobie płynął.
Tak, no znaczy, jak Państwo jesteście tam, czy może Pan był w terenie w tym momencie, jak ta budowa jest prowadzona, no to jakby to ona jest w trakcie, tak? Więc jakie tam rozwiązania są, to ja Panu w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, bo jakby to nie jest w pełni zrealizowane, więc nie wiem, czy w pozwoleniu na budowę te rozwiązania są w jakiś sposób ujęte, tak? To, co widać, to po prostu są budowane bloki, które są ustawione jakby prostopadle w stosunku do ulicy Nowogardzkiej. Więc tutaj tego Panu nie powiem. Jeśli chodzi o w ogóle tak, retencję i to, co Pan mówi, czyli zagrożenie na przykład deszczami nawalnymi i tutaj gromadzeniem się wód i oczywiście ukształtowaniem terenu, no to sam projekt planu miejscowego jest po prostu też jakimś kompromisem pomiędzy tym, co już się wydarzyło, czyli pomiędzy wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy, które, jak już mówiłam o tym, one są tak naprawdę wydane już na cały ten obszar, tylko na różnego rodzaju zabudowę, tak? To, co jest realizowane teraz, no to tutaj to, co widzimy, tak? Czyli budynki mieszkalne, wielorodzinne, ale same decyzje również obejmują tutaj te tereny i to są decyzje, które już były wydane dawno temu. Oczywiście jakby te zmiany właścicielskie następowały też później, więc to się działo też w ostatnich latach. I to, co my tutaj proponujemy w planie miejscowym, no to jest właśnie kompromis pomiędzy tym, co jest już w tych decyzjach o warunkach zabudowy, czyli de facto jest umożliwiona w ogóle zabudowa, tak, realizacja zabudowy na tym terenie, a tym, co faktycznie wynika z uwarunkowań, o których też Pan mówił, czyli o ukształtowaniu terenu, o tym, że tak naprawdę mamy tutaj obniżenie terenu, o tym, że jakby musimy w jakiś sposób zabezpieczyć też spływ wód w Strudze Marszewskiej. I jej ciągłość. Tak, i jej ciągłość i tak naprawdę tutaj te zapisy planu wskazują na to, żeby no jakby nie ma możliwości praktycznie skanalizowania tak, żeby ta struga zniknęła, tak, pod ziemią. No i nawet nie jest to zasadne, tak? Nie jest to zasadne, ale o to chodzi. Tak, a jeśli chodzi o jakby rozwiązania techniczne i to, że na przykład tak teraz podczas budowy czy po budowie tak, i ulicy Metalowej okazuje się, że gdzieś tam przy deszczach nawalnych może być za mała, powiedzmy, pojemność odbioru, tak, możliwość odbioru tych wód odpadowych, no to jakby plan miejscowy takich rzeczy nie opisuje, nie uszczegóławia. Plan miejscowy po prostu umożliwia lokalizację konkretnych rozwiązań czy inwestycji, więc w tym momencie reszta to już są rozwiązania techniczne, które muszą być przewidziane jakby kompleksowo na etapie inwestycji. Też trzeba pamiętać, że jakby fragmentaryczne rozwiązanie sytuacji nie załatwi całości problemu, bo to jest trochę tak powiem, z rozwiązaniami systemowymi, to wykracza daleko poza granice planu. I no, tu akurat należy myśleć, w ogóle każde miasto w tej chwili musi myśleć o tym w sposób systemowy, bo każde miasto, zapewniam, ma problem z wodami opadowymi, roztopowymi, a właściwie opadowymi wskutek deszczu nawalnych. Wszyscy przechodzimy przez to samo. Oczywiście z mniejszym lub większym negatywnym skutkiem, tak? Bo jeżeli coś było zalewane do tej pory, to teraz jest zalewane jeszcze bardziej i jeszcze szybciej. Więc tutaj działania na pewno muszą być intensyfikowane ogólnie, na poziomie, powiedziałabym, krajowym, tak? Natomiast plan miejscowy, chcę zwrócić na to uwagę, w odróżnieniu od decyzji o warunkach zabudowy, właśnie zwraca uwagę na te uwarunkowania i je ujawnia. I po prostu pokazuje, natomiast i patrzy w szerszym kontekście niż tylko kontekst jednej działki, co do której ktoś po prostu złożył wniosek o wydanie warunków zabudowy. Więc tutaj no, tu jest rzeczywiście, tak jak Aldona powiedziała, takie rozwiązanie kompromisowe, no bo fakt wydania decyzji musimy uwzględnić w projektowaniu i zapewnić takie rozwiązania, które pozwolą utrzymać równowagę pomiędzy zabudową
jak i tymi terenami, które powinny być przeznaczone pod retencję. Panie burmistrzu, może pan o tych warunkach zabudowy dla tych bloków i drogi, jak wygląda na to na ten moment? Bo przecież to się dzieje, już chyba w decyzji o warunkach wody musiały być uwzględnione z tych bloków, które powstały, czy nie, czy się mylę? To znaczy, to jest jakby odrębna kwestia, tak? Bo jedną rzecz to jest decyzja o warunkach zabudowy, która jest wydawana przez gminę, przez burmistrza jako organ, a druga rzecz, no to też jest kwestia pozwoleń wodnoprawnych ewentualnych dotyczących tej strugi. I teraz to, o co właśnie mówimy, tak naprawdę plan miejscowy więcej uwarunkowań bierze pod uwagę, bo po prostu je bierze pod uwagę, czyli to kształtowanie terenu i to, że tutaj mamy tak, no tak zwany ten suchy zbiornik, ale że jest po prostu takie uwarunkowanie związane i z wodami podziemnymi, i z tą strugą, i z jakby kształtowaniem terenu. I do tego dostosowywane są możliwości, tak? Tak. W tej kolejności. I w ten sposób jakby to, co a sama decyzja o warunkach zabudowy, no, nie uwzględnia tych rzeczy, bo po prostu nie musi, tak? Czyli tak jak plan miejscowy mówi o w ogóle lokalizacji zbiorników retencyjnych, no to decyzja nie mówi, nie musi mówić o tym, tak? I teraz w pozwoleniu na budowę, no my nie jesteśmy teraz w stanie powiedzieć, czy coś zostało w ten sposób jakby uwzględnione. Jest jakby, jeśli chodzi o same warunki techniczne dotyczące lokalizacji budynków wielorodzinnych. Jak mamy zespół budynków wielorodzinnych, no to przepisy techniczno-budowlane mówią o tym, żeby przynajmniej 25% terenu było powierzchnią biologicznie czynną, czyli tą powierzchnią przepuszczalną. Ale jak to faktycznie zostało, czy zostanie tak zrealizowane, czy to jest to minimum, czy więcej, czy tam zostały przewidziane właśnie jakieś miejsca retencji inne niż sama struga i jak wygląda pozwolenie wodnoprawne, no to jakby to nie jest kwestią tego planu, więc tutaj też no, nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak to jest rozwiązane na etapie tej budowy. Tak, to jest pytanie do inwestora, którego dotyczy pozwolenie na budowę. Ja spróbuję szerzej troszeczkę jeszcze odpowiedzieć panu radnemu, ale też państwu. Otóż wydawanie decyzji na warunkach zabudowy dla tych budynków, które już powstają, było w zupełnie innych uwarunkowaniach, tak? Czyli inwestor występuje o decyzję o warunkach zabudowy, jest analizowany to, co musi być. Czy jest dostęp do drogi publicznej? Jest dostęp do drogi publicznej. Czy jest miejsce odprowadzania wód deszczowych? Jest, bo jest struga, wskazuje inwestor, gdzie. To jest po prostu wniosek, który się składa. Analizuje się dla jednego budynku, o którym wnioskuje inwestor. I tak przez podszkowanie, to co mówiłem wcześniej państwu, jak pokazywałem strukturę powstawania planów, mogą się rozwijać osiedla, które zaniechają właśnie tych wszystkich innych funkcji, które są potrzebne. Natomiast procedując nad planem, musimy wziąć to, co panie urbanistki mówił przed chwileczką, musimy wziąć te wszystkie inne uwarunkowania, czyli dużo szerzej spojrzeć na ten teren, uwzględniając powiązania między tymi funkcjami. I stąd moja przynajmniej tutaj zapowiedź tego, że jestem gorącym zwolennikiem tego, żebyśmy plany uchwalali, bo patrzymy dużo szerzej na problemy, które mogą powstać na tym terenie, niż tylko z punktu widzenia jednego ogródeczka, czyli jednego budynku, o który występuje z wnioskiem inwestor. Jeśli można po kolei, bo pan Czesław Majdak się zgłosił z pytaniem. Panie burmistrzu, czy ta kanalizacja deszczowa albo pozwolenie wodoprawne jest? Musi być, natomiast to jest dopiero przy procedowaniu pozwolenia na budowę, tak? I w skali do jednego budynku, do każdego budynku. Natomiast jeśli będzie plan uchwalony, to w tym momencie musimy, pozwolenie na budowę będzie obejmowało dopiero. Na dzień dzisiejszy nie musi ono być tak szeroko rozpatrywane, jak chcemy, żeby to było dzięki planowi. Ale dysponujemy wiedzą, czy inwestor ma pozwolenie wodoprawne. Tak, ma. Ale to w starostwie jest, bo to starostwo wydaje pozwolenie na budowę. My to wydajemy warunki zabudowy, tak? Co musi być wzięte pod uwagę, natomiast już szczerze starostwo. Bardzo proszę, pan Czesław Majdak. Panie burmistrzu, słychać, tak? Panie burmistrzu, zrównoważony rozwój naszego miasta polega na tym, że patrzymy na następne pokolenia, które po nas przyjdą. Więc ja uważam, że
zamknięcie tego planu tylko w tym małym zakresie było błędem. Powinno obejmować plan aż do pojęcia wody. Pojęcia wodnego naszego, wie pan, gdzie tam jest około 6 tysięcy miejsc, gdzie może mogą mieszkańcy Goleniowa mieszkać. I to, co tutaj pan Paweł Gulbinowicz powiedział, czy pan redaktor, bez rozwiązań komunikacyjnych i zapewnienia tych rozwiązań, patrz, ulica Kasprowicza, byśmy ten temat realizowali, tak? A kto już zaplanował tam most? Jeżeli tu tego nie zaplanujemy i jak zobaczyłem te bloki, tam to za głowę się złapałem, że nie wiem, czy plan nie był jeszcze wszczęty, żeby po prostu tam tego budownictwa w ogóle nie wkładać, bo nie będzie rozwiązań komunikacyjnych. I zablokujemy następnym pokoleniom mieszkańców tego miasta zrównoważony rozwój. I tak samo będę pokazywał inne rzeczy w Goleniowie, gdzie zostały pobudowane lub będą budowane, a gmina czy powiat nie reaguje na takie rzeczy, tworząc plany czy wnioskując o plan. Bo jeżeli my to prześpimy teraz, to całe miasto zostanie zabudowane w sposób niekontrolowany. Dziękuję bardzo. Miód na serce, Czesław, bo mnie na tym zależy, bo to jest dzisiejsze spotkanie, żebyśmy właśnie z jak największą atencją podchodzili do planów zagospodarowania przestrzennego. To, że ten plan jest takiej wielkości, a nie innej, to po prostu całego miasta czy Krakowa naraz nie zbudowano, tak? I stąd takie podejście. Za chwileczkę będziecie Państwo mieli prezentowany drugi plan centrum, gdzie zobaczycie, wydawałoby się efemerydy polegające na tym, że ten plan ma takie odnogi i tak dalej. I tam mam nadzieję, że będę mógł powiedzieć o tym, dlaczego on ma takie dziwne kształty, dlatego że rozwiązania komunikacyjne, między innymi przejazdu kolejowego, w tamtym planie centrum zostały właśnie włączone do tego, czyli jest sobie ulica i gdzieś tam prowadzi do jednego rozwiązania, bo rozwiązanie komunikacyjne patrzymy szerzej, jak dojechać do tego miejsca, tak? Tu mamy skomunikowanie główne z ulicą Nowogrodzką i to jest jak gdyby zabezpieczenie tej podstawowej funkcji wyjazdowo-dojazdowej. W planie centrum, zobaczcie, Państwo pokaże, że plan dotyczy tak naprawdę terenów nad rzeką Wina, a gdzieś tam wychodzi, aż dochodzi do przejazdu kolejowego na ulicy Szkolnej i Maszewskiej i obejmuje tereny dworcowe również, bo to są powiązane funkcje komunikacyjne. Cieszę się, że co o tym mówisz, bo właśnie na tym mi zależy, żebyśmy jak najwięcej planów i jak najszybciej uchwalali. Co do w ogóle powstawania planów, to oczywiście tutaj dużo moglibyśmy powiedzieć, bo to związanie również ustawowe z jednej strony mocno nam blokują, hamują, z drugiej strony no niestety powodują duży chaos, jeśli chodzi o rozwiązanie. Uzgodnienie takiego planu, o którym za chwileczkę będziemy mówili, trwało 13 lat, proszę Państwa. To jest po prostu niewyobrażalne, tak? Ale tak to wygląda. Zmieniają się uwarunkowania, przepisy trzeba wracać i to, co mówiłem na początku, żebyście Państwo mieli większe rozwiązanie, jeśli chodzi o budowę planów. Co do przejazdu kolejowego, Czesław, no, rozmawialiśmy o tym wiele razy. Tak? No ale nie ma go tutaj ujętego, przecież zaraz wygrał. Tak jest. I nie będzie można wybudować przejazdu kolejowego. Proszę Państwa. Nad torami na przykład. Szanowni Państwo, tak jak pokazałem, już sekundeczkę, Łukasz, tak jak pokazałem, w etapach przygotowywania planu jest ten moment, kiedy jest wykładany i konsultowany plan. Przychodźcie Państwo z takimi wnioskami. Zapraszam. Na ostatnim procedowaniu dwa tygodnie temu mieliśmy studium, czyli cały plan dla całej gminy. Ten zrównoważony rozwój, o którym mówił Czesław. Byłem tutaj o godzinie 15:30, czekaliśmy na mieszkańców, na radnych, na kogokolwiek. Proszę Państwa, nikt nie przyszedł. Najważniejszy dokument, o którym podstawę, żeby móc rozmawiać o takich planach, trzeba najpierw stworzyć studium. No niestety, Szanowni Państwo, potrzebuję Waszego głosu. Cieszę, że jesteście i dzisiaj krytycznie mam nadzieję, że do tego podejdziecie, żebyśmy sobie wszyscy razem powiedzieli, przepraszam, żebyśmy sobie, powiem brutalnie, dali kopa w tył, tak? Idźmy do przodu, zacznijmy to robić. Łukasz, później Pani Jan. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzień dobry. Ja się nazywam Łukasz Mituła, jestem radnym Rady Miejskiej w Goleniowie. Z jednej strony się bardzo cieszę, że doszło do tego spotkania, że tutaj w gronie i radnych, urzędników i mieszkańców możemy o planach rozbudowy naszego miasta dyskutować. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć z przykrością, że
tutaj poziom jakby przygotowania oraz przekazywania informacji, no moim zdaniem nie służy czytelności informacji, tylko wprowadził jeszcze moim zdaniem większy zamęt. No bo ani panie, które tutaj prezentowały ten materiał, patrząc na tą mapkę, proszę mi wybaczyć, to nie wiem, to nie można przygotować zdjęć ulicy, której to dotyczy, tak żeby to było czytelne. Nie każdy z nas tutaj na sali będący jest osobą, która zna się na procedurze uchwalania planów, potrafi analizować taki wycinek mapy, który ja stąd nie widzę, nie wiem jak państwo, to jest nieczytelne absolutnie, nie wiem o czym rozmawiamy, to jest taki szum informacyjny, z którego ja sobie wyczytałem, że na razie potrzebujemy tego planu tylko po to, żeby nie było powodzi w Goleniowie. No tak między innymi taki wniosek się tutaj wyłania. No ale były po drodze pytania, na które znowu nie mamy odpowiedzi, bo pytanie, jak jest odprowadzana woda z ulicy Maszewskiej, która jest nowo wybudowana, no to przecież chyba znamy odpowiedź na to pytanie. No to nie można powiedzieć konkretnie, że jest zbudowana kanalizacja deszczowa, która wpina się, jak sądzę, bo nie wiem, szczegółowo do ulicy Nowogardzkiej. Mamy problem na ulicy Nowogardzkiej, bo są za małe przekroje i wbudowanie tej drogi powoduje, że trzeba trochę inaczej. Znaczy, wydaje mi się, że tu trzeba troszkę innym językiem to tłumaczyć, a nie takim tylko, nie wiem, deszcze te nawalne. To też jest branżowe słowo, ja na przykład się na tym nie znam, więc nie do końca muszę wiedzieć, o co chodzi. Więc to tak po pierwsze. Po drugie, no kwestia zaburzania funkcji i w ogóle planów. Czy proszę państwa, czy po pierwsze, czy plan może być zły, czy może być dobry, czy w ogóle jest niezbędny? No niezbędny nie jest dobrze jak jest i tu się zgadzam z taką teorią, ale bywają plany dobre i bywają plany złe. Znaczy nie dajmy się oczarować, że tylko plan jest dobry. Znaczy można zrobić zły plan i sobie zaszkodzić. Więc na przykład patrząc na ten obszar naszego miasta, proszę państwa, ja bym zostawiał mieszkańców, bo do państwa mówię, no bo nie będę kierował swojego głosu do pana burmistrza. Zresztą o randze tego spotkania, to znowu taka dygresja, niech świadczy fakt, że włodarza naszego miasta dzisiaj z nami nie ma. No jeśli jest to tak bardzo istotny temat z punktu widzenia dziesięcioleci przyszłości, to wypadałoby chyba, żeby włodarz również tu był. I teraz, proszę państwa, zaburzenie funkcji mamy, tak? No bo jeśli popatrzymy na zakład karny, ja nie wiem, czy mógłbym prosić o powiększenie tej mapy, bo trzeba byłoby się odnaleźć w przestrzeni, no to za zakładem karnym my tam jakieś funkcje usługowe chcemy wstawiać. No proszę państwa, tam są tereny zielone, słyszymy, że jest nadmiar wód, no to może po co tam cokolwiek budować, zostawić tereny zielone. To znaczy, to pytanie jest w ogóle, po co tam wchodzić z zabudową. Dalej, tu blokowisko, proszę państwa, no jeśli osoby przygotowujące plan, mówię to do pań teraz, nie wiedzą, jak odprowadzana jest woda z bloków już budowanych, które są w tym planie uwzględnione, no to jaki poziom my tu mamy profesjonalnego przygotowania informacji dla nas? To przecież to na to trzeba odpowiedzieć. Więc kwestia zaburzenia, no to, że mamy historycznie tak, że na zakładzie karnym utworzyły się zakłady przemysłowe, no to one się utworzyły, to wynika z jakiegoś błędnego planowania przez lata, no i to musimy zaakceptować, albo znaleźć alternatywę dla nich i stamtąd wyprowadzić, co jest bardzo trudne. No skoro już zaakceptowaliśmy, to pytanie, czy tą strefę należy rozszerzać o kolejne usługi, czy może jednak już tylko zostawić to, co historycznie musimy, a resztę na przykład zielone tereny, tak? I to jest, proszę państwa, dlaczego my głosowaliśmy przeciwko temu planowi, bo my zagłosowaliśmy przeciwko. No chociażby dlatego, że nie zgadzamy się na zabudowę wszystkiego. Tu pan burmistrz na samym początku we wstępie użył takiego zagadnienia patodeweloperka, pato tam betonoza i tak dalej. No proszę państwa, no, czy my nie mamy do czynienia czasem z betonozą w tym przypadku? Dokładnie. No czy my nie powinniśmy jednak przeznaczyć tego terenu na zieleń, jeśli chodzi o to blokowisko na ulicy Nowogardzkiej, tak? No, ja nie wiem, no, jak to ma wyglądać, to może ktoś by pokazał nam wizualizację. Tam prawdopodobnie mają powstać bloki o 7 kondygnacjach, tak czy 5? A o ilu? Mógłby pan tak szybko wrzucić? Jak w planie jest? O 5 maksymalne, jeśli jest... Ile kondygnacji blok ma mieć? 5. Ile tam ma powstać bloków? Proszę. Ile bloków tam może powstać? W tej chwili są 3. 3, ale ile ma powstać docelowo? I zobaczmy, ile my tam betonu wlejemy, żeby to wszystko wybudować. No i potem ta woda faktycznie poleci. Pojawia się następne pytanie. Skoro mamy taki problem z wodą, to być może nie budować bloków, tylko zrobić zbiorniki retencyjne otwarte, wybudować i załatwić sprawę. A przecież jeśli chodzi o rozwój budownictwa wielorodzinnego,
to my mamy uchwalony w gminie plan zagospodarowania przestrzennego, proszę Państwa, na osiedlu Helenów. Tam mamy olbrzymie rezerwy terenów, gdzie możemy budować dowoli na przykład wielorodzinne zabudowy. Tak? Czy jeśli będziemy za chwilę rozmawiać o drugim planie w centrum, nie wiem, czy jest ktoś z ulicy Słowiańskiej, z mieszkańców, jest kwestia w ogóle, czy informacja dotarła do mieszkańców. No, mamy szczerze mówiąc garstkę mieszkańców, podczas gdy no, ja widziałem kilka na Facebooku informacji, tam z 2-3 razy mi się przewinęło, ale nie każdy ten Facebook ogląda, nie każda informacja na Facebooku dociera. To powinno być w ogóle moim zdaniem też dyskutowane na osiedlach. Czyli jeśli plan dotyczy osiedla na przykład ofiar, nie ofiar, tylko nazwijmy to tam Grenadierów, no to to spotkanie powinno się odbyć na ulicy Grenadierów i na ulicy Maszewskiej. Tak mi się wydaje. No, moglibyśmy się jako urzędnicy pofatygować i pójść tam, a nie czekać, jeśli ktoś zechce przyjść do nas, być może nie przychodzi nie dlatego, że ma złą wolę, tylko nie mają w ogóle informacji. Ja zakładam, że raczej nie miał informacji. I teraz ulica Słowiańska. Czy jest ktoś z ulicy Słowiańskiej, bo a będziemy to o tym... Ale to może poczekaj, co? Poczekaj, nie, ale to tylko powiem. Na ulicy Słowiańskiej mamy parking, mieszkańcy urządzili sobie parking, a my tam chcemy, gmina chce tam wybudować blok. Pytanie, po co tam w ogóle robić? Poczekaj, tak? Ja nie mówię sam. Poczekamy, dobrze, to taka dygresja. Więc proszę Państwa, ja uważam, że przede wszystkim patrząc na ten plan, oczywiście należy uzgodnić kwestię odprowadzenia wody i tu zgoda. Jest szereg pytań, jak to zrobić. Niestety brak odpowiedzi. Jest kwestia tego osiedla bloków. Okej, okay, powiedzcie, co to ma być za blokowisko, ile bloków, ile miejsc parkingowych. Te informacje muszą wszystkie być publicznie powiedziane i dopiero wtedy będziemy wiedzieć tak naprawdę, co tam jest planowane. I te tereny wokół zakładu karnego, pytanie moim zdaniem retoryczne, czy warto je zabudowywać, czy pozostawić jako tereny zielone. I to tyle, jeśli chodzi o ogólne wystąpienie, bo proszę Państwa, no oczywiście przejazd, to co mówił tutaj pan Czesław Majdak, no to, że nie uwzględniamy przejazdu, to, że nie zastanawiamy się znowu nad kwestią na przykład komunikacji, no to jest wielkie faux pas. No to trzeba albo natychmiast dać nowy plan i rozszerzyć, albo rozszerzyć ten, można to na różne sposoby zrobić. Ja nie chcę tutaj wchodzić celowo w taką dyskusję merytorycznie o poszczególnych zapisach, bo jakbyśmy zaczęli tak mówić, jeden UM i tak dalej, wiecie Państwo, to co w tych dokumentach jest zapisane, to ja myślę, że tu wszyscy wyjdziemy, nikt nie będzie wiedział, co tu w ogóle było powiedziane. Więc ja uważam, że to trzeba, bardzo dobrze, panie burmistrzu, że jest to spotkanie, bardzo dobrze, że dyskutujemy, bardzo dobrze, że chcemy te plany uchwalać. To wszystko jest wielki pozytyw, ale trzeba tutaj, moim zdaniem, bardziej włączyć mieszkańców, trzeba bardziej obrazowo pokazywać, jakie są plany i dopiero wtedy ludziom wytłumaczyć, bo jeśli to będzie i będzie pan miał pretensje do mieszkańców, że nie przyszli na wyłożenie planu, to z całym szacunkiem, ale to do siebie musi pan mieć te pretensje, dlatego że trzeba sobie wtedy zadać pytanie, czy publikacja tylko i wyłącznie na BIP-ie informacji na tablicy ogłoszeń w gminie, to jest informacja, która dociera do ogółu mieszkańców, być może zainteresowanych tym tematem. Ja jestem radnym od 2010 roku, ale na BIP nie wchodzę namiętnie codziennie wieczorem i nie sprawdzam. Myślę, że Państwo też tego nie robicie, więc niekiedy ta informacja musi być w inny sposób podana. Widzę dobry kierunek, widzę starania. Uważam, że trzeba zrobić jeszcze więcej. Dziękuję. Joanna, ty chcesz, tak? Nie wiem, czy wszystko zapamiętam, jeszcze sekundę, spróbuję się odnieść, tylko zacznijmy od tej kwestii informacyjnej. Szanowni Państwo, jest tutaj pan redaktor również Bogański, który mam nadzieję, że potwierdzi, bo na swoim portalu społecznościowym i tą informację również kolportował źródło. Ale sami do tej informacji dotarliśmy, nikt nam tej informacji nie przesłał. Żadnej informacji urząd odnośnie takich spraw obywatelskich na portal nie przesyła. To my docieramy, chcąc poinformować mieszkańców, bo wszystko, co jest robione w urzędzie, w tym urzędzie kolejowym, to jest tajne przez półce. Koniec, kropka. Ale tak czy siak i tak panu dziękuję za to, że pan o tym pisał i skąd pan do tej informacji dotarł. Ta informacja, szanowni państwo, w jedynej gazecie, a w tej chwili w Goleniowie się ukazuje, była kolportowana zaproszenie dla mieszkańców, dla wszystkich innych, czyli w dzienniku goleniowskim, na portalach informacyjnych, społecznościowych również wszędzie była kolportowana. Zapraszałem już Państwa w ciemno na sesję Rady Miasta, która również jest obserwowana, to już był miesiąc temu. Mam nadzieję, że niektórzy radni
radni to potwierdzą, że faktycznie mówiłem, deklarowałem się i to się wydarzyło. Od 14 czerwca informacja, kiedy ustaliliśmy termin spotkania, mogliśmy dograć z prezenterami, z członkami GKU i tak dalej, żeśmy tą informację kolportowali, możecie Państwo to sprawdzić na naszym portalu. No, być może ktoś do tego nie dotarł, ale Państwo jesteście dla mnie dowodem. Mam nadzieję, że z terenu centrum, z ulicy Szczecińskiej, z ulicy Konopnickiej, z ulicy, jakie tam jeszcze są, no, Kościuszki innej, Państwo albo już dostali też informacje na temat zamierzeń, bo 250 ponad zawiadomień wysłaliśmy o procedowaniu kolejnych rzeczy. Jeśli nie dotarły jeszcze, to widocznie poczta jeszcze nie dotarła. Zobaczycie Państwo w skrzynkach również takie informacje. To są oczywiście też koszty, nie ma co mówić. Wiemy, w jakich czasach jesteśmy, ale próbujemy na wszystkie sposoby. To jedna kwestia. Druga kwestia to jest, oczywiście jak ktoś się interesuje tym, to dotrze, no bo dla nas podstawowym źródłem jest oczywiście bilet informacyjny i tutaj te informacje cały czas są. Ale to oczywiście już dla tych, którzy bardzo tego chcą. Kolejna rzecz, pan Łukasz Mituła mówił o kwestiach w innych miejscach i tak dalej. Załatwiamy wszystkie miejsca po kolei i jeśli pan Łukasz Mituła, którym bliskie jest osiedle Helenów, na którym się wychowywał, to informuję, że tam budujemy całe osiedle. Tam również jest plan, tam powstaje 180 mieszkań. Akurat to osiedle buduje sama gmina. Tak? Na to pozyskaliśmy wsparcie, bardzo duże, 90% dofinansowania i realizujemy duże osiedle. I z tymi planami żeśmy również wychodzili, informowali. Tam jest przewidziana funkcja pod oświatę, pod sklep wielkopowierzchniowy, no i oczywiście pod mieszkania. Drogi dojazdowe, miejsce na śmietniki, miejsce na place zabaw, to wszystko, proszę Państwa, w tamtym rejonie to jest inny plan. Tu mówimy dzisiaj o innym planie. Jak zaczniemy tak przeskakiwać i łączyć i gdzieś tam Słowiańskie, gdzieś coś innego, to za chwilę faktycznie ja też powiem Państwu do kitu z tym wszystkim, lepiej nie robić nic. Natomiast pokazuję Państwu zagrożenia, jakie z tego tytułu są. I to, co powiedział pan, o nie ma pana Grubinowicza, odnośnie zalewania. Te rzeczy się dzieją. I co z tego, że będziemy mówili, będziemy narzekali, jeśli tego nie zrobimy, to dalej będą się działy z jeszcze większym nasileniem. Zacznijmy działać. I o to się zwracam. No jeśli powiemy, że nie, to nie, okej, okay, tylko że deszcz w ten sposób nie zatrzymamy. Mój apel i to, co powiedziałem na początku, pokazałem Państwu na początku właśnie sposób procedowania. To jest również odpowiedź dla pana Łukasza Mitula. To nie jest prosta sprawa. Natomiast, szanowni Państwo, jeśli pan Łukasz dzisiaj zgłasza jakieś inne podejście do tego terenu, oczywiście ile nas tutaj jest osób, każdy miałby swój punkt widzenia inny, bo ma inny interes, tak, w tym wszystkim. Jeden chciałby bardziej, kto ma małe dzieci, żeby była infrastruktura dla dzieci, seniorzy będą mówili o innej infrastrukturze, ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, będą oczekiwali innej infrastruktury i tak dalej. I dobrze, po to jest spotkanie, żebyśmy te wszystkie wyartykułowali, wszystkie swoje potrzeby i żebyśmy je złożyli w jedną, jakąś tak zwaną kupę, tak? Natomiast to, co powiedziałem panie urbanistki, jest dla mnie zasadnicze. Czyli pokazywały w dolnym lewym rogu, że wszystkie uzgodnienia tego planu są zgodne ze studium, czyli to, co kiedyś wcześniej w bilansie całej gminy zostało rozpatrzone i było powiedziane tyle mieszkań, tyle przemysłu, tyle terenów zielonych i tak dalej, to wszystko dla tego terenu jest uwzględnione. Tu nie ma jakiegoś chaosu. Tu nie ma czegoś takiego, że siadł sobie jeden architekt, drugi, albo ktoś tam, albo burmistrz, albo jakiś radny, bardziej czy mniej wpływowy powiedział, a ja to bym chciał mieć boisko, bo moje dziecko tutaj obok będzie mieszkało i chciałbym, żeby sobie grało w piłkę. Nie ma czegoś takiego. Proszę Państwa, to wszystko jest zbilansowane w skali całej gminy, najpierw studium i dopiero wtedy jest nanoszone na te plany. Proszę spojrzeć na to troszeczkę bardziej krytycznie. To jest taka moja ogólna uwaga. Pani Joanna Balsewicz, architekt. Dzień dobry. To ja mam takie trzy pytania. Po pierwsze, czy kiedy wszczęto procedowanie tego planu? Chodzi mi o to, że wydaje mi się, że można było odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy na te bloki, ewentualnie ją przeciągnąć do czasu uchwalenia planu. Właśnie w kontekście tej retencji, to po pierwsze. Druga rzecz, po czyjej stronie ma być docelowo, czy to pytanie do pana przede wszystkim, budowa tych zbiorników i generalnie całej infrastruktury kanalizacji deszczowej. Bo rozumiem, że działki
będzie miał prywatny deweloper, tak? Budował prywatny deweloper, a po czyjej stronie będą koszty tej infrastruktury podziemnej, jak tutaj słyszeliśmy. I trzecia rzecz, to już tak do pań bardziej pytanie. Chciałabym się dowiedzieć tak, chociaż pobieżnie, jakie tutaj są wytyczne na tych poszczególnych terenach, szczególnie w kontekście tego, co mówił pan Łukasz Mituła a propos usług, czyli te wysokie zabudowy, intensywność, powierzchnia biologicznie czynna, rodzaj usług, to nieuciążliwe, domyślam się, tak? Ale tak chociaż pobieżnie, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, o czym mówiły. Aha, no i ilość miejsc parkingowych przypisana czy do mieszkań, czy do lokali, do metrów kwadratowych, jak to przewidujecie? No, bo tutaj chyba wchodzimy jednak prawdopodobnie w garaż podziemny, tak? Okej, okay, na początek to pytanie bardziej ogólne, które do mnie było skierowane. Kiedy i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, szczególnie tutaj widzę kilkoro seniorów, więc dobrze wiedzą, pamiętają, co w tamtym terenie było. O, tutaj mamy, o fajnie, że mamy to satelitarne zdjęcia. W tamtym terenie swego czasu były oczywiście tereny rybne, tak to nazwę, tak? Czy były stawy, czy były tereny zabezpieczone i były w rękach bodajże Polskiego Związku Wędkarskiego, więc dla tych terenów nie ruszaliśmy tego, no bo któż robi plany zagospodarowania przestrzennego dla wody, tak? Dla jeziora, dla czegoś. Tam jest woda i tam wiadomo, że się nic nie dzieje. Natomiast faktycznie doszło do sprzedaży tych terenów przez Polski Związek Wędkarski prywatnej osobie i ta osoba wystąpiła o warunki zabudowy. Miała do tego, pani Joanno, pani dobrze wie, miała do tego prawa. Nie. My tak naprawdę o takich planach się dowiadujemy dopiero w momencie, kiedy dociera do nas akt notarialny z zmianą właściciela terenu i w tym momencie. I w tym momencie po prostu, także proceduralnie tutaj to poszło, widzimy, zobaczyliśmy, że te tereny zostały nabyte w celach innych, w związku z tym zwróciliśmy się do Rady, nie czekając na wnioski niczyje inne, o to, żeby wszcząć dla tego terenu plan zagospodarowania przestrzennego, żeby właśnie zapobiec tym... Tak, tak, to są już historyczne te tereny, także to sprawy. Także tutaj, szanowni Państwo, zobaczyliśmy, że tu się może pojawić taki problem, natychmiast żeśmy rozpoczęli działania. Pani jeszcze spytała o kwestię związaną, zaraz. Kto będzie realizował? Normalny proces, czyli właściciel działki jest odpowiedzialny. Występują jakieś tam nowe pozwolenia na budowę, idzie do starostwa, starostwo sprawdza zgodność z planem w tym wypadku, tak? Widzi, że są zbiorniki retencyjne i inne rzeczy i mówi, ok, dostaniesz pozwolenie na budowę, ale musisz zabezpieczyć wszystkie funkcje, które dla tego terenu są. Oczywiście, także to jest oczywiste i w tym momencie, szanowni Państwo, unikamy jeszcze jednej rzeczy. Pan nie ma Łukasza? Jestem. A, tu jest. Przepraszam, przyzwyczaiłem się do innego miejsca. Unikamy takiej rzeczy, o której wnioskujecie, żeby to wszystko było na barkach gminy, tak? Że gmina powinna zabezpieczyć, wybudować to, wybudować tamto. Proszę Państwa, jeśli mamy to wpisane w planie, to już nie gmina w tym wypadku, oczywiście poza funkcjami publicznymi, tylko buduje to ten, który ma przedsięwzięcie inwestycyjne. I oczywiście realizuje to w momencie, kiedy rozpoczyna jakąś inwestycję. Jeśli deweloper czy ktokolwiek inny nie zechce budować dalej tych budynków, to po prostu nie będzie tego budował. I to jest to, że ja wiem, powinienem to rozszerzyć, ale ja nie chcę zaciągnąć też obrazu, bo oczywiście tych przypadków jest mnóstwo, tak? Na tym uśrednim. W przypadku planu zagospodarowania, jak jest, to oczywiście funkcje publiczne spadają, są zadaniem własnym gminy. Drogi czy inne rzeczy buduje, jest zobowiązany nawet do budowania gminy. Stąd czasami nałożenie planu dla niektórych terenów nie jest dla gminy korzystne. Tu trzeba też troszeczkę porządkować, ale to oczywiście cała macierz informacji. Ja to trzecie. Pani Małgosia, członek Gminnej Komisji Urbanistycznej. Chciałam powiedzieć, że z tego, co tutaj się wyłania, to wydaje mi się, że ten plan powinien być uchwalony jak najszybciej. No, nie odnoszę się tutaj może do tej zabudowy usługowej, jeszcze skoro podejście do tych usług się zmieniło, to do tego odnosić się nie będę, ale jeżeli będziemy wstrzymywać plan pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, to za chwilę okaże się, że kolejnymi decyzjami
bo przecież to nie jest tak, że gmina może wydać lub nie może wydać decyzję. Są przepisy i w pewnych warunkach decyzja musi być wydana, bo inaczej to jest SKO, sąd i tak dalej. A tutaj jest taka sytuacja, że jeżeli budynki będą nam pączkować decyzjami o warunkach zabudowy, to się nagle okaże, że nikt nie wybuduje tego zbiornika. Także czy innych zabezpieczeń wodnych. Także no, tu wydaje się, że taki obraz się wyłania, że plan powinien być uchwalony jak najszybciej, żeby zdążyć przed pączkowaniem budynków decyzjami. Ale teraz nie ma decyzji, bo jest... Czy ktoś jeszcze w sprawie tego planu? A jeszcze pani miała powiedzieć. A, jeszcze pani, jeśli nas pani słyszą, bo tam było pytanie pani Joanny Balsewicz w sprawie... Parametrów, tak. Ilości mieszkań, wysokości, parkingów. Parametry, tak. Bardzo prosimy o podanie parametrów dla tego planu, gdzie jest zabudowa wysoka. My pani nie słyszymy, proszę włączyć mikrofon. Ale my to mamy wszystko. Proszę od początku. My cały czas byliśmy włączone. To u nas, to u nas. Dobrze, to ten największy teren, 1 MW przez U, to tutaj jest ta jakby najwyższa intensywność, bo tutaj jest dopuszczone te 5 kondygnacji, o których była maksymalnie, tak? 5 kondygnacji nadziemnych, o których była mowa. Powierzchnia zabudowy tutaj jest nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej. Powierzchnia terenu biologicznie czynnego też jest nie mniejsza niż 30%. I tutaj kolejne tereny, tak? Jak mamy 2 MW przez U, to tutaj jest ten najmniejszy teren. To tutaj mamy wysokość do 4 kondygnacji nadziemnych, powierzchnię zabudowy 25% powierzchni działki budowlanej maksymalnie i też powierzchnię biologicznie czynną tutaj na poziomie minimum 30%. Ten teren 3 MW przez U, czyli ten teren, na którym już ta inwestycja się dzieje, to tam też jest wpisane maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne, powierzchnia zabudowy maksymalnie 26% powierzchni działki budowlanej. To wynika jakby z tego, co faktycznie tam w decyzji zostało ustalone, czy też na podstawie tej koncepcji, którą przedstawił inwestor w trakcie opracowywania planu już budowę i też czy powierzchnia biologicznie czynna minimum 30%. Jeśli chodzi o parkingi, tak? Miejsca postojowe, to zaraz tutaj. Normatyw parkingu podamy. Co znaczy ustalenia dotyczące kształtowania tych szczególnych warunków, szczególne warunki sytuowania zabudowy, które dotyczą tych zaszlafowanych obszarów, to też jeszcze odczytamy. To też trzeba brać pod uwagę, że nie wszystko się tutaj... O, tutaj mamy normatyw. Normatyw parkingowy jest taki, że jest 1,5 stanowiska na 1 lokal mieszkalny. I potem dla usług, bo tutaj też mamy dopuszczone jakieś usługi w parterach budynków, to zaraz też powiem, jakie budynki pani pytała. Jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m² powierzchni sprzedaży lokali handlowych albo tej powierzchni użytkowej usług. I tutaj, jeśli to dotyczy jakby tych terenów MW przez U i mamy zapisane na terenie tym 1 MW przez U, tutaj możemy lokale usługowe i handel w parterze, ale do 400 m² powierzchni sprzedaży. Tylko parter. I tylko w parterze i podobnie też jest wpisane na tych innych terenach, a jeśli chodzi jakby ogólnie tak o rodzaje usług, to tutaj mamy
po prostu wpisane w paragrafie wcześniejsze takie zabezpieczenia, które dotyczą wykluczenia pewnych rodzajów usług, czyli żeby tutaj w ramach tej zabudowy mieszkaniowej nie powstały usługi takie uciążliwe, na przykład jak jakiś serwis pojazdów, czy nie wiem, jakieś tam wulkanizacja, blacharstwo, coś takiego. I składowanie odpadów, na przykład, na przykład stacja paliw, usługi po prostu uciążliwe i na przykład osobne jakieś tam magazyny. Jeśli chodzi o rozwiązania tutaj parkingowe, to jest tak, że mogą być według zapisów projektu albo realizowane miejsca na terenie, czyli na jakby powierzchniowe, albo mogą być garaże, które są wbudowane w budynki i tutaj jest kwestia tego, że w tym obszarze jakby ze względu właśnie na uwarunkowania te gruntowo-wodne, no to to jest kwestia rozwiązań technicznych, czy te garaże miałyby być też na przykład częściowo w parterach, czy byłyby rozwiązania techniczne, a to tak naprawdę też chodzi o dostępność finansową inwestora, takie rozwiązania, które częściowo by wchodziły jakby garaże pod ziemię. No przy czym, jeśli chodzi o jakby ta zależność pomiędzy parametrami, to, że mamy określoną powierzchnię zabudowy tutaj na poziomie od 25% do 30% powierzchni działki budowlanej, to tutaj i te wskaźniki jakby tych miejsc postojowych, one ze sobą jakby korelują, tak? Czyli, że to, jakie jest naczynia połączone, ta jakby liczba miejsc postojowych, która jest wymagana minimalnie, ona w jakiś sposób reguluje tą maksymalną powierzchnię zabudowy i faktycznie, żeby zrealizować tę maksymalną powierzchnię zabudowy, to trzeba zrealizować albo miejsca, znaczy miejsca po prostu w garażach, tak, w budynku trzeba zrealizować. One przy takiej powierzchni zabudowy nie zmieszczą się wszystkie na terenie. I też tutaj w zależności od tych rozwiązań faktycznych, jaka wielkość mieszkań by miała być, no to szacujemy, że może być 500-600 mieszkań powstać na wszystkich tych terenach, tak? Maksymalnie, ale to jest w zależności właśnie od tego, ile tej powierzchni w budynkach będzie zajętych na garaże, bo jakby nie jest możliwe właśnie to, co już mówiłam, zrealizowanie wszystkich miejsc postojowych przy takiej powierzchni zabudowy na terenie. No chyba, że na przykład ta powierzchnia zabudowy byłaby wykorzystana tylko w jakiejś części, na przykład nie wiem, połowa tego, czyli 15% albo 20% powierzchni terenu pod budynki, wtedy automatycznie jakby mamy więcej rezerwy pod miejsca postojowe albo pod ziemię. Pożarowe, awaryjne. Ktoś z Państwa jeszcze chciałby? Pan radny Robert Kuszyński. Dziękuję serdecznie za udzielenie głosu. Robert Kuszyński, Rada Rady Miejskiej w Goleniowie. Ja mam problem w ogóle z głosem. Jestem chory, ale mam nadzieję, że będzie mnie wreszcie słychać. Proszę Państwa, dlaczego ja nie zagłosowałem za przyjęciem miejscowego planu w tej wersji? Tak naprawdę to podstawą dla mnie było to, co działo się ostatnio przy ulicy Kościuszki, jeżeli chodzi o bloki. I moje własne doświadczenie z jednym z bloków przy ulicy Szczecińskiej obok restauracji Olimp. Te bloki są wybudowane no dość daleko, można powiedzieć, jeżeli chodzi o blok przy ulicy Szczecińskiej od rzeki, natomiast bloki przy ulicy Kościuszki są wybudowane dużo wyżej, tak? Jednak pękają. To, co tutaj w tym miejscowym planie jest proponowane, no jest dla mnie zgrozą. Jest zgrozą dlatego, że po pierwsze, proszę Państwa, tereny można powiedzieć podmokłe, tereny zalewowe, tereny, gdzie planuje się zbiorniki retencyjne, gdzie na dzień dzisiejszy mamy odpływ wód podziemnych i chcemy tam budować bloki pięciokondygnacyjne na 700 mieszkań. Ile czasu potrzeba na to, żeby te bloki zaczęły pękać przy tej technologii? Mam nadzieję, że ja nie dożyję tych czasów, jak powstaną te bloki i one zaczną pękać, bo będzie mi wstyd spojrzeć mieszkańcom w oczy. Ale to jest tylko jedna kwestia. Proszę Państwa,
Ja zawodowo zajmuję się weryfikacją, czytaniem miejscowych planów od 3,5 roku. W tej chwili prowadzę 28 projektów w różnych gminach na terenie naszego województwa. Tak słabego planu jak ten nie widziałem dawno. Dlaczego? Chociażby dlatego, proszę Państwa, że tutaj Panie Urbański czytają, że możemy, można tam będzie prowadzić działalność usługową do 400 metrów. Gwarantuję Państwu, że przy tym zapisie z miejscowego planu ja będę mógł tam prowadzić działalność 800 metrów. Takie niuanse deweloperzy, firmy, które firmy produkcyjne, tak, i różne inne branże dokładnie czytają te miejscowe plany. Ja taki przepis miałem, ograniczenie, proszę Państwa, powierzchni sprzedaży w miejscowym planie do 200 metrów, jednak postawiłem sklep o sali sprzedaży 400 metrów. Pomimo, że pan mówi 200. Przy tej sprzedaży 800 też mogę zrobić. Ale to nie o to chodzi, proszę Państwa. Jeżeli my decydujemy się na budowę wielorodzinną w miejscach niebezpiecznych, bo dla mnie jest to miejsce niebezpieczne. Niebezpieczne dlatego, że każdy z nas odkłada dużo pieniędzy na to, żeby później kupić to mieszkanie na kredyt, ten kredyt przez 20 lat spłacać. Nie chciałbym, żeby tutaj taka patodeweloperka, jak to nazwał burmistrz Banach, została wbudowana. Ja w ogóle dziwię się, że w tym miejscu, proszę Państwa, powstają bloki wielorodzinne. Przecież tam mamy tak naprawdę obszar lasów, tam mamy obszar ogródków działkowych i piękną zabudowę jedno- lub dwurodzinną. Jak burmistrz, wydając decyzję o warunkach zabudowy, znalazł obszar tak, żeby pozwolić na budowę takich bloków w tym miejscu? Nie wiem. Zresztą, proszę Państwa, tak jak powiedziałem wcześniej, prowadzę 28 projektów, z czego 4 projekty prowadzę w Goleniowie, w gminie Goleniu, przepraszam. I ostatnio zrobiłem eksperyment, ponieważ największym problemem są warunki zabudowy, czas oczekiwania. Złożyłem 2 wnioski o warunki zabudowy w naszej gminie Goleniów, 2 w innych gminach na terenie sąsiednich powiatów. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że w tych 2 przypadkach w innych powiatach mam już prawomocne warunki zabudowy, u nas jeszcze nie mam projektu decyzji. Ale to tak na marginesie. Czy zagłosuję za tym miejscowym planem w tym obecnym przedłożonym nam projekcie? No nie, nie zagłosuję, proszę Państwa. To jest zbyt ryzykowne dla mieszkańców naszej gminy i zbyt słabo rozwiązane, jeżeli chodzi o szczegółowość zapisów. Chociażby zapisów związanych właśnie z odpływem wód opadowych, retencyjnych. Dziękuję. Może ja zacznę, Halo. No gratuluję, że pan robi takie numery, że jak jest wpisane 200, to pan buduje 400, jak jest wpisane 400, to pan buduje 800. Gratuluję, ja bym się na coś takiego nie decydował, bo to jest dla mnie, no nie będę tego nazywał po imieniu, ale wracając, proszę, że tak powiem, nie zastraszasz też mieszkańców i tutaj obecnych osób, które są panie, które analizowały ten teren, które przygotowywały ten plan zagospodarowania, wyraźnie powiedziały, nie jest to teren zalewowy. Proszę nie wprowadzać, nie łączyć pewnych rzeczy. To jest teren, który ulega zalewaniu, jeśli chodzi o wody opadowe i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to nie jest teren zalewowy. Rozróżnijmy, proszę Państwa, to nie jest ten sam teren, o którym mówimy, a już w ogóle połączenie tego z ulicą Kościuszki, czy jeszcze z ulicą Szczecińską, to jest nieporozumienie. Bardzo prosił, żebyśmy w taki sposób no, nie manipulowali tutaj informacjami, które są podawane w sposób źródłowy, czysty i na podstawie dokumentów. Jednym z dokumentów, które wcześniej, jak Państwu pokazywałem, procedowanie jest tak zwana ekofizjografia. Czyli przebadanie również warunków dokładnie, czy i co może tam powstać. W tamtych czasach, kiedy były budowane budynki na ulicy Kościuszki czy inne, zupełnie inne były przepisy, zupełnie inne uwarunkowania i też panie radny dobrze wie, jak były budowane te budynki, tak? Z naruszeniem prawa budowlanego. I proszę, nie łączmy tych rzeczy, bo faktycznie w tym momencie to tak naprawdę powinniśmy tutaj powiedzieć, dziękujemy, gasimy światło i dla Goleniowa nie ma perspektyw rozwojowych żadnych. Pan Łukasz Mituła również powoływał się na to, że są inne tereny, gdzie można budować. Ale tam również uchwalamy plany, tam również chcemy budować, tak? Dzisiaj jest praca w Goleniowie, Goleniów się rozwija, w związku z czym potrzebne są mieszkania.
jeśli mówimy o funkcji mieszkaniowej, również inne funkcje, funkcje usługowe. Nikt nie wybuduje zakładu gdzieś tam z dala. Pan, panie radny, też występując o warunki zabudowy dla sieci handlowej, którą pan reprezentuje, dobrze pan wie, że nie buduje pan tego gdzieś tam pod lasem, tylko pan ma naturalną dążność do tego, żeby robić to w centrum, tam gdzie jest ruch ludzi. Proszę państwa, to są procesy cywilizacyjne, których no, nie oszukamy i żaden biznesmen się nie zdecyduje na coś, robienie czegoś, co, co jest, skoro jest zapotrzebowanie, żeby wtedy powstać. I tak jak państwu powiedziałem, te decyzje, które były wydane, były na podstawie wniosków osób, które to analizują i wykładają swoje pieniądze. To nie jest widzimisię burmistrza, że tu wskazuje miejsce i tutaj będziecie budowali. Budowa tego osiedla rozpoczęła się zanim w ogóle żeśmy wiedzieli, że tam nastąpiła zmiana właściciela. Szanowni państwo, biznes wymusza pewne, pewne procesy i tutaj mamy z tym do czynienia. Naszą rolą jest stworzenie warunków, żeby to było przyjazne dla mieszkańców. Czy mogę jeszcze, panie burmistrzu? Ja nie uważam, że ja zastraszam mieszkańców, ja tylko stwierdziłem swoje doznania, jeżeli chodzi o niebezpieczeństwa w tak przedstawionym zakresie miejscowego planu. Czy to jest teren zalewowy? Tak, dla mnie jest to teren zalewowy, jest to teren niebezpieczny w tej chwili. I nie wyobrażam sobie, że w tym terenie będziemy budować pięciokondygnacyjne bloki z parkingami, które będą dodatkową betonozą. To nie będzie teren naturalny, który wsiąka wodę po opadach, tylko to będzie teren, który będzie spływał, wrzuca wszystko do i tak małych sieci kanalizacji deszczowej, które jak się okazuje, jak mówił przedmówca pan Łukasz Mituła, są przy ulicy Nowogarskiej. Ja akurat tych średnich nie znam, ale podejrzewam, że pan Łukasz ma tą wiadomość, ma tą wiedzę. Natomiast panie burmistrzu, według mnie, a moja ekonomiczność pozwala mi stwierdzić, że jest to niebezpieczne, budując tam tak wysokie bloki. Jeżeli pan uważa, że ten miejscowy plan powinien powstać, a oczywiście powinien powstać, to być może przy zabudowie jednorodzinnej, która jest zbyt mniej niebezpieczna niż pięciokondygnacyjna, podniósłbym rękę za uchwaleniem tego miejscowego planu. W tej wersji nie zrobię tego, dlatego że bardziej zależy mi na bezpieczeństwie mieszkańców. I mówię to według własnego, proszę państwa, doświadczenia, gdzie mieszkałem przy ulicy Szczecińskiej w jednym z bloków, gdzie 7 lat temu wkładałem rękę między ścianę. To tyle. Jeżeli chodzi o kwestię samej analizy gruntów, panie burmistrzu, no niestety państwu, nie mogę państwu tego pokazać, natomiast ja jestem w posiadaniu badań gruntów na terenie gminy Goleniów 10 działek. Ja znam dokładnie, jak wygląda budowa gruntów w naszej gminie. Stąd też moja decyzja była taka, nie inna i taka pozostanie, jeżeli chodzi o zakres tego miejscowego planu. Dziękuję. Pan też pan wie, dlaczego procedowanie akurat pana warunków zabytowych jest tak uciążliwe w gminie Goleniów niż w innej gminie. Właśnie dlatego, że analizujemy to bardzo precyzyjnie. Szanowni państwo, czy do tego planu są jeszcze pytania? Bo jeszcze są, dobrze, okej. Bo chcielibyśmy przejść do drugiego, ale okej. Proszę, najpierw pani, a później jeszcze pani radna Myszycka. Ale pani, proszę. Mam takie pytanie odnośnie zagospodarowania terenów za zakładem karnym. Ponieważ buduje się wielkie osiedle, blokowisko, jest pełno domków jednorodzinnych w kółko, od Wolińskiej poczynając wzdłuż do zakładu karnego i całe to osiedle wielkie tutaj, przy zakładzie karnym, czy w ogóle w planie zagospodarowania jest wzięte pod uwagę jakiś teren dla młodzieży, typu Orlika, bo tam za zakładem karnym zbiera się młodzież, robi różne rzeczy. I teraz, gdzie ta młodzież będzie chodziła? Deskorolki, różne takie ścieżki rowerowe, takie tego typu, skatepark czy coś w rodzaju. No nie wyobrażam sobie, że jedyny Orlik zapotrzeba, będzie miał zapotrzebowanie na te wszystkie dzieci. I tutaj właśnie za tym niepotrzebna są lokale usługowo jakieś tam, za zakładem karnym tam jest 2U, tylko coś dla młodzieży. Ja już tam ponad pół wieku temu bawiłam się jako dziecko, bawiły się tam moje dzieci, moje wnuki i dużo innych z całego osiedla. Tam nie ma w ogóle terenu. No proszę mi powiedzieć,
Wszystko jest pozabierane. Gdzie ta młodzież ma chodzić? Poprosimy panie urbanistki, żeby odpowiedziała na to pytanie. Ja natomiast spróbuję odpowiedzieć, chociaż nie znam jeszcze tej precyzyjnej tej odpowiedzi. Natomiast w momencie, kiedy... Ja to widzę pana mieszka. Ja tam byłem dosłownie... Ale ja tam mieszkam ponad dwa tygodnie temu. Przyjechaliśmy do wszystko. Więc to miejsce faktycznie sprzyja temu, żeby zbierała się młodzież w celach no, takich, którymi się nie chce pochwalić, tak? Czyli bo jest to samo. Ale dokładnie wiem. No to świetnie, bo ja muszę to dobrze. Proszę, ja też. I właśnie o to chodzi, jeśli stworzymy, moim zdaniem, tam jakąś strefę usługową i tak dalej, czyli będą tam ludzie, będą nam zakłady, będzie tam jakiś ruch, to ta młodzież ta akurat w tym celu, mam nadzieję, że się nie będzie spotykała, tak? Aha, w tym celu. Ale natomiast mam nadzieję, że panie urbanistki zaraz pani precyzyjnie powiedzą, natomiast każdy plan to jest również, proszę państwa, pewien wybór, tak? Wybieramy funkcję nad funkcję i tak dalej. Musimy dokonywać pewnych wyborów, co za tym idzie, musimy podejmować decyzje. Jakie te decyzje? To po to tutaj dzisiaj rozmawiamy. Cieszę się z tego głosu, zobaczymy, co na to odpowiedzą. Jeszcze pani burmistrz, przepraszam bardzo. Rzeczka jest w bardzo złym stanie, dlatego zalewa powoli to, co tam jest w pobliżu. Drzewa i lasy są cudowne, jak do tej pory. Nie chciałabym, żeby były po prostu wycięte. A tam na starym, dzikim boisku mógłby być powstać taki właśnie plac w typie Orlika naszego. Bo Orlik jest tak zawalony dziećmi, że nie mają miejsca naprawdę nigdzie w Gowinie. Zanim pani odpowiedzą, tylko jedną rzecz powiem. Stan Struki jest taki, a nie inny, tak jak innych cieków wodnych. Wody płynące, tak zwane wody płynące, są w zarządzaniu, w ręku Wód Polskich i nie mamy do tego żadnego władztwa. Więc czy tam się coś będzie działo, czy mamy pogłębianie, udrażnianie i tak dalej, to nie mamy na to żadnego wpływu. Ale tak przy okazji. Proszę panie. Tak, ten plan miejscowy obejmuje granice, które są tutaj pokazane, czyli tam, gdzie już mówiłyśmy o tym, że są tereny usługowe, tu są tereny zieleni, tu są lasy, tereny mieszkaniowo-usługowe. Tu tych całych osiedli ten plan nie obejmuje, a jeśli chodzi o samą jakby możliwości lokalizacji tak różnego rodzaju urządzeń sportowych czy rekreacyjnych, ona jest w tym planie wpisana właśnie dla terenów, w których zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tutaj te zapisy szczegółowe jakby uwzględniają możliwość lokalizacji takich urządzeń. No chciałabym po prostu wskazać na różnicę pomiędzy takimi jakby terenami, które są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, gdzie tutaj mamy zabudowę, jakby każda działka jest indywidualnie zagospodarowana i w tym momencie, żeby jakiś wspólny teren tak do rekreacji był, to on musi być przewidziany jakby poza tymi budynkami. A jeśli chodzi o zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, no to poza tym, że plan tutaj ma takie zapisy, to też przepisy techniczno-budowlane mówią o tym, że po prostu w zabudowie, gdzie realizuje się kilka budynków mieszkalnych wielorodzinnych, muszą być zrealizowane takie miejsca rekreacji tak dla mieszkańców i jest to też również wskazane, że ma być w odpowiednim procencie tych terenów zielonych. Więc w tym momencie jakby no jest to na plus takiej zorganizowanej zabudowy, jeśli o to chodzi, ale jeśli tak wprost, jak pani pyta, czy jakiś teren publiczny, żeby realizować boisko, no to w tym planie nie jest przewidziane jakoś odrębnie, a no plan nie obejmuje tej zabudowy tutaj mieszkaniowej jednorodzinnej. No to właśnie mi o to chodzi, że nie ma tego planu przewidzianego. I chodzi mi o taki teren rekreacyjny, który by można, tam gdzie jest 2U, tak? Czyli na tym terenie zielonym, bądź tym właśnie czerwonym 2U, zrobić taki, po co nam tysiące lokali usługowych czy tego rodzaju, jak młodzież, dzieci nie mają po prostu gdzie ze sobą przebywać. Właśnie o to chodzi. Mi chodzi o cały teren, o ten dla wszystkich domów jednorodzinnych, od Wolińskiej począwszy, ten cały teren po prostu wszystkich domków jednorodzinnych. Nikt nie pójdzie z tych domków do blokowiska się tam na przykład pobawić, czy pojeździć na rolkach, deskorolkach, czy coś w tym rodzaju. Będą ewentualnie dzieci jeździły po ulicach.
Po prostu pogoloniowskich ulicach. Dziękuję. Pani Rada Muszyńska, mam kolejne pytanie. Co dał ławę na wcześniejszym etapie? Czemu? Można skorygować. Załatam sprzęt. Już, już pomogę może. Chyba działa. Działa? Pierwszy sprzęt mam, no. Wcześniej, tak jak kolega Robert Kuszyński, byłam przeciwko wprowadzeniu tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i dałam szansę, żeby jeszcze raz go przeanalizować. I byłam bardzo ciekawa też, ile osób przyjdzie na dzisiejsze spotkanie. I tak szczerze mówiąc, panie burmistrzu, no dalej kłócę się sama ze sobą, czy ten plan rzeczywiście jest dobry dla tych terenów. Taka refleksja, która mi się urodziła podczas dzisiejszego naszego spotkania, to przypomniał pan warunki zabudowy na spalarnię opon. I dzisiaj tak stwierdziłam, że z tym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego my się ostro spóźniliśmy. Pod takim względem, że już na kawałek tego kwartału, tego terenu wszedł już deweloper, który buduje mieszkania i ja nie ukrywam, że ja nawet nie wiem, ile on tam tych mieszkań zamierza wybudować. Jedynie wiem, że ma być to ogromna inwestycja. Ostatnio na portalu internetowym, bo tylko i wyłącznie z portalów internetowych my zdobywamy informacje, że na tym skrawku, który jest oddzielony tą stróżką, powstanie 570 mieszkań. To jest po prostu ogromno niewyobrażalne. A w momencie, gdy mamy bardzo wysoki poziom wód gruntowych, ja osobiście uważam, że ten obszar pozostały powinien on być całkowicie wyłączony z zabudowy mieszkaniowej i usługowej, że skoro ten obszar jest tak mocno strategiczny i decyduje on o zalewaniu, podlewaniu kolejnych części, to czy niezasadnym rozwiązaniem byłoby wprowadzić tak jak najbardziej ten miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, bo z tego co pamiętam, ten cały areał nie jest terenem gminnym, tylko jest on w rękach prywatnych, który bardzo często no, zmieniał swojego właściciela, o czym pan burmistrz tutaj powiedział. Odnoszę się jeszcze tak cofając pamięcią, że się spóźniliśmy, przywołując te warunki zabudowy na spalarnię opon, wówczas my jako gmina w sposób bardzo, można powiedzieć, zrównoważony oraz zgodnie z prawem zablokowaliśmy tamtą inwestycję poprzez rozpoczęcie właśnie rozmowy na temat planu. Z tego co pamiętam, chociaż może mnie pan burmistrz poprawić, ta działka, ona zostaje zabudowywana w około 2 lat do 1,5 roku, prawda? Czemu wcześniej nie podeszliśmy do tematu, żeby zmienić studium uwarunkowań, bo tak, studium uwarunkowań niby nie jest obowiązującym prawem, ale musi być zbieżne i tożsame z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ja, mając wiedzę na temat tych zbiorników retencyjnych, które tam były oraz tym, że co spotykam mieszkańca troszeczkę starszej daty, to każdy mówi, pani, co tam było, to tam takie bagna i są przerażeni, że taka inwestycja się w ogóle toczy. Ja rozumiem, że mamy inne możliwości i techniki budowy, ale skoro jest to tak strategiczny obszar, mogliśmy podjąć decyzję o wiele, wiele wcześniej, gdy wiedzieliśmy, że coś takiego będzie się toczyć i ktoś będzie występował o warunki zabudowy.
i podejść do tego terenu całkowicie, no, całkowicie inaczej. Ja w chwili obecnej może jeszcze potrzebuję trochę czasu na refleksję, ale też w dniu dzisiejszym no, nie zagłosowałabym za uchwaleniem tego planu, bo bardzo obawiam się tej zabudowy, dalszego zalewania miasta. Tu też panie wcześniej, pamiętam, troszeczkę była zła jakość przekazu, ale z tego co pamiętam, mówiły panie, że panie ostrzegały, czy rozmawiały z inwestorem i podkreślały mu, jak trudny jest to teren, jeśli chodzi o wysokość wód gruntowych. No i dzisiaj też wskazały panie, że panie nie wiedzą, jak te garaże, jak to pod względem tym finansowym. Ja rozumiem, że w to panie nie wnikają, ale my jako radni powinniśmy również zabezpieczyć trochę przyszłe inwestycje naszych mieszkańców. I deweloper to tak samo jak bank nie jest instytucją charytatywną i jeśli on będzie budował na tak trudnym terenie, to wszelkie koszty przerzuci na naszego mieszkańca i te mieszkania tak naprawdę będą nierentowne pod względem lokalizacji kapitału. Też skłaniam się ku temu, co powiedział kolega Łukasz, że jest wiele miejsc, gdzie można zabudować wielorodzinną zabudową. I tu przede wszystkim wydaje mi się, że my jako radni powinniśmy, tak jest moja sugestia, powinniśmy zablokować tak naprawdę zabudowę tego terenu. Panie Burmistrzu, czy można by było znaleźć jeszcze jakieś rozwiązanie, by zablokować po prostu zabudowę tego terenu? Halo? Ciężko zablokować? Słuchaj. Ciężko zablokować taki plan, kiedy on już jest na samym końcu. Państwo, tutaj jesteście na etapie przed uchwaleniem nowego studium. W tym nowym studium powinniście jak gdyby przemyśleć już ewentualnie zmianę w tym zakresie, tak? Bo nieuchwalenie w tej chwili tego planu spowoduje, że inwestor będzie nadal decyzjami o warunkach zabudowy budował te domy. Tylko plan miejscowy może ograniczyć jego możliwości. W innym przypadku nie ma możliwości dać decyzji odmowy. Ja przygotowuję projekty decyzji w innych gminach i wiem, że nasze SKO nie jest po stronie gmin, tylko po stronie inwestora. W momencie, kiedy daje się odmowę, bo nam się tak wydaje, że tam jest zły grunt i tak dalej i chcemy uratować się mieszkańców, SKO stoi po stronie dewelopera czy inwestora i niestety uchyla takie decyzje. I często one są nie do zablokowania. Tylko planem miejscowym można zablokować taki teren. Jedyne co w tej chwili można zrobić, to jeszcze próbować robić zmiany w tym planie, w tym studium, które jest przed uchwaleniem i kończyć plan, że tak powiem, zgodnie z nowym studium. W innym przypadku nie jesteście w stanie tego zablokować. To jeszcze raz, żeby uściślić. Czyli moglibyśmy podjąć próbę zmiany, wprowadzenia zmian w studium, które by wyłączyło kawałek tego terenu z zabudowy, następnie podejść jeszcze raz z poprawkami do tego planu, tak? Dobrze rozumiem? No w ten sposób. Ja nie wiem, na jakim etapie. No to jest rozwiązanie. To już jest po wyłożeniu. No to już w tej chwili jest po wyłożeniu. Ja informowałem Państwa, że jakieś 2 tygodnie temu mieliśmy wyłożenie i no, nikt się nie zainteresował z tym wyłożeniem, tym studium, tymi planami. Szeroko żeśmy informowali. No, my jako radni Szanowni Państwo, ale to nie jest pierwszy wyłożeń, takich wyłożeń w studium, żeśmy zmieniali, no, do tej pory nikt się nie zainteresował. Proszę o tym też. Proszę Państwa, konia z rzędem ten, kto przewidzi, jak w tym jednym małym przypadku, tak? Tutaj mamy do czynienia.
czynienia z tym, który ja Państwu tłumaczyłem, Pani Anna pytała, jak doszło do tego, że w ogóle ten plan żeśmy wszczeli i tak dalej. To nie jest coś takiego, że myśmy nie procedowali tutaj planu, bo ten teren był, można powiedzieć, nieużytkiem. Tam nie było ulicy Metalowej, nie było zainteresowania zakładu karnego tym, że będzie rozbudowa. Cały czas był ten teren we władaniu Polskiego Związku Wędkarskiego, zero zainteresowania jakimkolwiek inwestycjami budowlanymi i tak dalej. Kto na etapie budowania studium by przewidział, że tutaj zablokujmy mieszkaniówkę, czy usługi, czy inne. Takich terenów mamy wszędzie więcej i tam, gdzie są one już poblokowane w studium z innymi zamiarami, o tym dzisiaj nie dyskutujemy, tak? Dzisiaj akurat mówimy o tym terenie. Ja powiedziałem Państwu uczciwie, jak do tego doszło. I jak tylko żeśmy dostali decyzję, że tutaj jakieś plany mogą być, natychmiast podjęliśmy tą inicjatywę uchwałodawczą, żeby planem móc uregulować stosunki w tym terenie, szczególnie stosunki wodne, bo w tym, jak Państwu powiedziałem na samym początku, nie zależy na tym planie, z uwagi na to, żeby uregulować stosunki wodne przede wszystkim. Tak? Natomiast powiedziała też Pani o tym, no tutaj się Pani odwoła do osób starszej daty, ja bym tak nie powiedział, ale Szanowni Państwo, technologie budownictwa zmieniły się na przestrzeni ostatnich lat niesamowicie. Ja oczywiście nie mogę zaręczyć i zagwarantować za każdego dewelopera i tak dalej, ale to jak kiedyś budowano na workach piasku, czy tam w workach wapna, a dzisiaj jak się buduje w sposób, tu Pan Radny Muszyński najlepiej wie, bo uczestniczy w tym procesie, jak wygląda budowanie metodą wannową, metodą, tych metod jest oczywiście tyle, że tam. Oczywiście przy każdej inwestycji nie ma możliwości, żeby nie było wymiany gruntów i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy są dokładnie badane na każdym etapie inwestycji. To są zupełnie inne inwestycje. Te zagrożenia, które były kiedyś, no dzisiaj ja nie słyszałem o takich. Oczywiście może się zdarzyć jakiś tam oszust, który w jakiś sposób przemyślany to zrobił. Tak jak powiedziałem, nie zagwarantuję, ale to już są zupełnie nowe technologie. Mało tego, zabezpieczenia i udzielanie kredytów jest na takich zasadach, że bank nie skredytuje czegoś takiego, jeśli nie będzie miał wpływu na to, jak inwestycja jest robiona, co za tym idzie, jakie zabezpieczenia będą później ubezpieczenia tych mieszkań czy tych budynków. Bank tak nie patrzy. Ile ceny, jaka cena z metra kwadratowego bierzemy? No tak. Bank nie analizuje betonu. Panie burmistrzu, jeżeli jesteśmy na etapie wyłożenia studium, co też, jak Pan twierdzi, miało miejsce tydzień temu, ja o tym nie wiedziałem, nie słyszałem tego z Pańskich ust, nie przeczytałem tego na stronach gminy. Być może było na WIP-ie. Na WIP-ie często nie siedzę, nie zaglądam, tylko w razie konieczności. Dlatego polityka informacyjna powinna być zdecydowanie dużo lepsza. Natomiast nie chcę się tutaj spierać, bo to Pan ma ekspertów. To tak jak ja bym dzisiaj chciał udawać mądrego w dziedzinie uchwalania studium i uwarunkowań. Natomiast jeżeli tydzień temu nikt się nie pojawił, to czy na pewno nie można drugi raz złożyć wniosku informacyjnego o wyłożeniu tego studium? Ale zbieranie uwag jest do 15 lipca chyba, więc można wnosić cały czas. Czyli proszę Państwa, no to jeżeli jest, widzicie Państwo, polityka informacyjna jest taka, że trzeba coś wyciągnąć, tak? Fajnie, że teraz udało się wyciągnąć. Proszę Państwa, no jeżeli faktycznie chcecie, czy chcemy, tak, no bo tutaj mówmy, że chcemy doprowadzić do tego, żeby te plany miejscowe były uchwalane naprawdę z głową i bezpieczne dla mieszkańców, jak i dla gminy, no to zachęcam do tego, żeby te uwagi złożyć i zmienić ten kształt miejscowego planu akurat dla tego obszaru. Ja korzystając z okazji, ponieważ no, będę musiał uciekać, nie wiem ile jeszcze czasu będę mógł tutaj uczestniczyć z Państwem, chociaż chciałbym do końca. Chciałbym poruszyć temat miejscowego planu dla mieszkańców Budna, który tak naprawdę na dzień dzisiejszy opiera się na informacji burmistrza, że jest w kontakcie z mieszkańcami, a inwestycja, która była zagrożeniem, zostaje wstrzymana. Natomiast no, ja też jestem w kontakcie z mieszkańcami, którzy mówią, pytają się mnie jako radnego, dlaczego procedowane są dwa miejscowe plany w mieście, a miejscowy plan dla mieszkańców Budna nie jest procedowany,
No to będę, niezależnie od tego, czy ta inwestycja, która była tam planowana, będzie budowana, czy nie, mieszkańcy Brudna chcieliby mieć komfort na przyszłość i poprzez moje usta w tej chwili wnoszą, przynajmniej ci, z którymi ja rozmawiam, o to, żeby ten miejscowy plan właśnie dla tamtego obszaru także był procedowany, panie burmistrzu. Dziękuję. Zacznę od tyłu, czyli to ostatnia kwestia. Panie radny, w pana rękach to, co pokazywałem na samym początku mojej prezentacji, w pana rękach jest inicjatywa uchwałodawcza. Proszę podjąć tą uchwałę, będziemy przygotowywali plan zagospodarowania przestrzennego dla Budna. Tak? Burmistrz nie ma nic do wydania. Ale jest przyjęty. Gotowy. Nie jest przyjęty, tylko państwo złożyli. Nie, panie radny. Państwo wystąpiliście do burmistrza o to, żeby przygotować analizę przystąpienia do planu zagospodarowania przestrzennego i taka analiza została zrobiona i do was do rady została złożona. Czyli macie przygotowane wszystkie dane wejściowe, żeby podjąć inicjatywę uchwałodawczą. Proszę bardzo, w każdej chwili jesteśmy gotowi, bo już jesteśmy do tego przygotowani. Jeśli pan tak uważa, proszę oczywiście to wprowadzić. I robimy, tak? W mojej ocenie informowałem o tym wielokrotnie. Na tym etapie nie jest to potrzebne i konieczne. Z wielu względów nie chciałbym dzisiaj tutaj się rozwodzić, bo to byłby kolejna kwestia, a czas nieubłaganie leci. To jest sprawa odnośnie tego Budna. Natomiast sprawa wcześniejsza, pan pytał o, proszę mi powiedzieć, sobie nie z tych tematów tyle, że... Nie, no polityka informacyjna. Panie radny, no niech pan przynajmniej się na to nie powołuje, bo pan ma w obowiązku, żeby się tym interesować, prawda? Reprezentuje pan mieszkańców, w związku z czym pan musi po prostu dołożyć wszelkich starań, żeby to wiedzieć i w tym uczestniczyć. Panie, ja rozumiem mieszkańców. Ja wszelkich starań staram się... Kamila, nie chciałaś zabierać głosu, czy powiedzieć o tym, jak żeśmy informowali mieszkańców. A, odnośnie studium i tak dalej. Proszę państwa, żeby skrócić, maksymalnie skrócić, chciałem państwu powiedzieć taką rzecz. Mianowicie, jeśli ja absolutnie nie stawiam tutaj państwa przed jakiegoś szantażu, nie chcę, mówię w tej chwili do radnych, stosować szantażu, że musimy albo nie musimy uchwalić tego studium, tylko przedstawię scenariusz możliwy, jeśli tego planu nie przyjmujemy, tak? Panie burmistrzu, idziemy to jest jakby nie dla mieszkańców informacja, procedury. Nie, ale to było pytanie. Szanowni Państwo, jeśli nie uchwalimy tego planu, a podejdziemy do zmiany w studiu, to mamy rok czasu i kolejne dwa lata, jeśli chodzi o uchwalenie nowego planu na podstawie studium, które zostanie zmienione. Za 3 lata będziemy mieli tutaj na tej planszy nowy plan zagospodarowania. Przez te 3 lata deweloper zrobi z tym terenem, co będzie chciał i będą to nieodwracalne zmiany, tyle tylko z scenariusza. Pan Wędruba siedzi tutaj cicho, ani razu nie miał okazji, może byśmy ja jedno pozwolili, zdanie. A jest przewodniczącym Rady Seniorów. Jeśli... Ja oczywiście dam, proszę bardzo. Trzeba znać miejsce w szeregu, proszę. Dzień dobry. Panie burmistrzu, szanowni radni, ja tu siedzę z mieszkańcami i uważam, że ta dyskusja między radnymi a panem powinna się odbywać na sesji czy na komisji. Tu zostaliśmy zaproszeni, żeby nam przedstawić konkretny plan zagospodarowania, który już, mam nadzieję, był przedyskutowany. Radni podjęli decyzję, czy tamto poprawić, czy nie tamto. Myśmy tu przyszli i słuchamy, jak to się mówi, siedzimy jak na tureckim kazaniu. Dziękuję bardzo. Trzeba to zrobić, czy nie są w urzędzie. Proszę państwa, więc tak, ja tak jak mówiłem, dlatego uważam, że temat, jeśli zapraszamy mieszkańców i chcemy tłumaczyć sprawy, jest delikatny i nie powinna się, tak, tu się zgadzam, ta polemika to inne miejsce. Ponieważ się 3 godzina zaczęła, a myślę, że musimy szanować też osoby, które przyszły, to ja tylko z takim wnioskiem chciałem, że jeśli pan już prowadzi, to bardzo dobrze, tylko żeby nie zaczynać dyskusji nad drugim planem, bo to jest absolutnie bezzasadne, jesteśmy chyba wszyscy już zmęczeni, więc to nie ma sensu. Z mojego punktu widzenia, dlatego wnioskuję o to, żeby drugą dyskusję przełożyć na następny termin, a dzisiaj już dokończyć jakby dyskusję na temat tego planu. Ja też ostatnie zdanie. Ja uważam, że ten plan można podjąć, ale on wymaga korekty i zmiany. Dziękuję. Pan
pana Janusza tylko informacja, że ja podnosiłem ten temat na sesji również i zostałem wykrzyczany, że to musi być na oddzielnym innym spotkaniu, więc stąd tak też przepraszam najmocniej. Naprawdę szanuję państwa czas i proszę mi wybaczyć. Poszliśmy może faktycznie trochę za daleko, ale szanowni państwo, tytułem wytłumaczenia się. Odpowiadam tylko na pytania, nie wszczynam nowych tematów, nie przeskakuję na jakieś inne, tylko odpowiadam na pytania, które tutaj padają. Jeszcze pani z tyłu jest z pytaniem, a szanujemy mieszkańców szczególnie. Dzień dobry. Ja bym chciała po prostu, mówię może na temat do siebie. Chciałabym po prostu, żeby poruszyć sprawę, mówię, tej informacji. Ja jestem, mówię, mieszkanką ulicy Akacjowej i przyszłam tutaj po to, ponieważ mówię, otrzymałam informację od lidera naszego koła historycznego Uniwersytetu III wieku. I proszę nie mówić, panie burmistrzu, że ta informacja była jakoś rozpropagowana, bo podejrzewam, że wiele osób tu się znalazło na tej sali, bo ja nie sądzę, żeby mieszkańcy Goleniowa nie byli zainteresowani tym, o czym mieliśmy dzisiaj rozmawiać. A to, ile nas dzisiaj jest, a zresztą ja mówię, sama obecność radnych, to jest wstyd. Żeby, mówię, przedstawiciele nasi, żeby byli w takiej liczbie, jak jest tutaj dzisiaj, że są tak poważne tematy omawiane i jeszcze się zaprasza na to mieszkańców Goleniowa, no to jak ci radni, jak państwo wyglądacie przed tymi mieszkańcami Goleniowa? Całe szczęście, że jest nas tutaj tak mało, bo gdyby było nas tutaj dużo, to moglibyśmy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Pan, jeszcze mam jedną sprawę, także mówię, że tą informację bardzo by się prosili, żeby to jednak, mówię, w jakiś sposób, mówię, no i jesteście mądrymi ludźmi. Pomyślcie, w jaki sposób. Ja już rozmawialiśmy, w jaki sposób nawet tą informację ludziom przekazać. Nawet w tablicach informacyjnych w Goleniowie. Nie każdy ma internet, nie każdy siedzi w YouTubach, nie każdy mówi, jest na YouTubie, nie każdy mówi, również mówię, tak jak nawet mówię w naszym wieku i tak dalej. Ale generalnie mówię, tej informacji po prostu brakuje. Ja chciałam tylko jeszcze jedną rzecz dodać, to już temat zupełnie mówię do tych planów dzisiejszych niepasujący, ale mówię, jestem mieszkańką ulicy Akacjowej i pan burmistrzu pokazywał pan parę razy, mówię, parę tych deweloperek, przykładów, a to Katowice, a to Sosnowiec, a to coś tam, a to coś tam. Czy pan widział, jak wygląda sprawa budowy bloku na ulicy między Akacjowa i Matejki? Pan, mówimy o terenach zielonych, mówimy o deszczówce, mówimy w sumie o zacienieniu okien i tak dalej. Przecież to jest coś potwornego, to co je wybudowano. I ja mówię, jak można było pozwolić na coś takiego? My jesteśmy wszyscy zbulwersowani tym, co tu się stało i na co się pozwala. I dlatego w tym kontekście, dlaczego ja to mówię, po prostu wyobrażam sobie, do czego jest zdolny deweloper tam, między innymi właśnie na tym terenie, o którym my w tej chwili dzisiaj mówiliśmy, ja tam tych terenów nie znam, jakieś pracowałam w Pomecie, więc to tak troszeczkę mniej więcej wiem, ale generalnie nie znam tego terenu, a słyszałam pewne rzeczy, o których tutaj panowie mówili, o tych wapniskach i tak dalej i się z tym zgadzam. Natomiast mówię, widząc to, co deweloper tutaj i na to się zgodzono tutaj przy mojej ulicy na taką budowę, nie zabezpieczając, mówię, ani specjalnie terenów, no niby tam niby sobie są budowane garaże, mówię, pod tym blokiem, ale u nas tak już jest ogromne garażowisko i nie ma miejsc przeznaczonych, to ja sobie wyobrażam, dlaczego ten deweloperzy przy takiej ilości, u nas jest 50 mieszkań tylko. A jest, mówię, ogromny blok, który zasłonił okna wielu ludziom. Mówię, spowodował, że wartość tych mieszkań spadła, że ograniczono teren zielony. Tam była, mówię, tam było tyle, zamiast miasto pomyśleć o tym, żeby gdzieś, mówię, troszeczkę, mówię, tej uatrakcyjnej się zieleni wprowadzić troszeczkę do miasta, to my się właśnie betonujemy. Tak jak to centrum naszego miasta jest zabetonowane, tak i to tak wygląda. I po prostu boję się, że ten deweloper na taką, mówię, jak usłyszę, 560 mieszkań, to ja sobie wyobrażam, co tam się będzie działo. Ja sobie tego po prostu nie wyobrażam. Dziękuję bardzo. Ja bardzo, ale to bardzo dziękuję pani za ten głos, bo to jest właśnie głos, moim zdaniem, podsumowujący całą naszą dyskusję. Szanowna pani, o tej inwestycji, o której pani mówi, to jest właśnie sedno sprawy i panią to dotknęło, w związku z tym pani z emocjami mówi. Szanowna pani, tam nie ma planu zagospodarowania przestrzennego. Tam deweloper przyszedł, złożył wniosek, i spełnił wszystkie warunki, które zgodnie z przepisami trzeba spełnić, tak? Wszystkie warunki. Ja panią zapraszam jutro, pojutrze, to może. Ja pani pokażę całą dokumentację, jak walczyłem z tą inwestycją, dobrze? Jak próbowałem stawiać szykany, o czym mówi pan radny Głuszyński, że tak długo trwa procedowanie w Goleniowie i tak dalej. Bo próbowałem w jakikolwiek sposób zablokować tą inwestycję. Nie da się. I tutaj panie z innej komisji urbanistycznej również w tym uczestniczyły. Nie wiem, czy pani pamiętają, o który dokładnie blok chodzi. Róg Matejki Akacjowej,
gdzie próbowaliśmy jakkolwiek to zablokować. Niestety normalnymi instrumentami, narzędziami nie ma możliwości, bo gdybyśmy to zrobili wbrew prawu, to inwestor idzie do sądu, pozywa nas o odszkodowanie i niestety gmina musi zapłacić. I ten budynek powstał wbrew woli burmistrza. Mówię to wprost, tak? Wbrew woli. Ale to nie jest coś takiego, że burmistrz sobie może w tą, czy razem z gminną komisją, czy z urzędnikami, z którymi współpracuje, że sobie zablokuje. To po prostu powstało, koniec, kropka, nie mieliśmy. Gdyby tam był plan zagospodarowania przestrzennego, uwarunkowania byłyby zupełnie inne, bo byłaby analiza całości tego osiedla. Dlatego deweloperzy są bezwzględni. I tak jest. Ale o tym właśnie dzisiaj rozmawiamy. I proszę Państwa o to, żebyśmy po prostu nakładali plany zagospodarowania przestrzennego, żeby przynajmniej zablokować właśnie tą wpadę deweloperów. Na tyle, na ile to jest możliwe. Stąd dzisiejsze spotkanie. Natomiast druga część do polityki informacyjnej. Szanowna Pani, być może nie doceniam tego, jaką informacją do Państwa dotrzeć. Proszę mi powiedzieć, bo zrobiliśmy wszystko, co jest możliwe, czyli internetowe wszystkie możliwości moim zdaniem zostały wykorzystane. Gazeta została wykorzystana. Jak jeszcze Państwo myślicie, żeby informować, to wykorzystamy to narzędzie. Jestem za tym, bo jak widzicie, zależy mi na dialogu. Uważam, że te czatka, które są na informacje, które to nie tylko, żeby przyczepiać nekrologii, ale wystarczyłoby na każdym drzewku, gdzie są na osiedlach, zrobić takie ogłoszenie, gdzie masa ludzi przechodzi i czyta. I tu by się dla Państwa kanał. Najprostsza rzecz, nie tylko nekrologijne, cyrki czy coś w tym rodzaju. Po prostu zwykłe ogłoszenie podać dla mieszkańców. I to się spełni i na pewno będziecie Państwo mieli większą frekwencję. I radni też bezpośrednio też do mieszkańców. Przecież po to byśmy ich wybierali, też pomogliby poinformować. Blisko są, prawda? Nie się udzielają, bo to, co się tutaj dzieje, no to ja jestem wbrew temu wszystkiemu zaskoczona, że nie ma zagospodarowania przestrzennego. Ja całe życie pracowałam w gminie, prawie 40 lat i zawsze był projekt zagospodarowania przestrzennego. Co się stało? Nie rozumiem. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, przepraszam, takie pytanie. Raz. Prawie 12 lat jesteście u władzy. Gdzie to pan przez 12 lat robimy? A poza tym, zanimkolwiek jakakolwiek inwestycja powstanie, można było przygotować najpierw plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego na tej części, w której deweloper chciał postawić ten budynek, przyjąć go na Radzie Gminy, a dopiero wtedy wydać wyroki. Nie zrobiliście tego. Mogliście to zrobić. Więc nikt pan nie mówi, że deweloper omija prawo. Szanowny panie, powiem krótko, tak jak tutaj słyszę, tak po prostu nie może. Pan, ja wiem, że tak by się chciało na skrót. To gdzie byliście przez 12 lat? Czemu jeszcze większość miasta nie ma planów? A ja panu pytam się. W prezentacji na początku pokazałem, ile tych planów już jest dla tych terenów, które są to naprawdę... Na całą część miasta? Tak, to jest raz, dwa. Panie burmistrzu, Niemcy zrobili plan. Proszę nie wchodzić słowo, ja panu też nie przerywałem. Proszę posłuchać. Plan, który mieliśmy drugim się zająć, był procedowany przez 13 lat, proszę Państwa. 13 lat. I to nie dlatego, że komuś się nie chciało, albo ktoś zaniechał, albo coś. Tyle trwały uzgodnienia i zmiany. Ja mówiłem o tym. I 13 lat trwałoby zrobienie planu dla kawałka gruntu pomiędzy blokami na ulicy Akacjowej. Zapomniałem pana imienia. Panie Andrzeju, proszę, żeby pan zrobił choć jeden plan. Bardzo proszę. To nie ja jestem urzędnikiem. No wy jesteście urzędnikami. Ale właśnie o to chodzi. To nie i popełniacie ciągle błędy. Ciągle błędy. Proszę, nie, szanowna pani, pani mówi, że pani pracowała w urzędzie. Tak. Tak pracowałam. Zapraszam panią również, pokażę pani dokładnie, jak wyglądało procedowanie tego planu. Dobrze? Jak mieliśmy już prawie, że uzgodnione, nagle zmiany. Nagle na przykład zmiany w studium, trzeba wrócić do uzgodnień, bo zmieniliśmy w studium, bo na przykład coś blokujemy. I tak dalej. I to w kółko. To wody polskie, tereny zalewowe. Nagle zmieniły się cyrkulacja wód w rzece Inie i tereny zalewowe zmieniają swoje miejsce. W związku z czym trzeba wycofywać pewne tereny i tak dalej, i tak dalej. Tych uzgodnień. Powstały nowe instytucje uzgadniające, jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Idą zupełnie nowi urzędnicy, nie uzgadniają, bo nie mają wytycznych. To wszystko wraca, bo czekają na wytyczne z ministerstwa albo nowych ustaw. I czekamy. Szanowni Państwo,
Bluźniłbym, gdybym powiedział jedno złe słowo na temat urzędników w Goleniowie. I nie dlatego, że jestem burmistrzem i że podlega mi pracownicy. Naprawdę jestem dumny, że z takimi ludźmi mogę pracować i wierzcie mi Państwo, że pracuję bardzo solidnie. Jeśli ktoś ma uwagi do pracy urzędników, proszę mi powiedzieć, bo ja takiej skargi jeszcze nie usłyszałem. Jestem tutaj, jak Pan Andrzej powiedział. Ile, Panie Andrzeju? Prawie 12 lat. Prawie 12 lat. Nie słyszałem skargi na temat pracowników. I myślę, że temat Pani również nie usłyszał, bo to naprawdę jest dobra motywacja do pracy i naprawdę idzie to najsprawniej, jak tylko można zrobić. A przepraszam, a z jakiej trzeba z tego wysnuć wniosek? Za dużo jest instytucji, które po prostu przeszkadzają. Pełni się z Panią zgadzam. Za dużo. Ale musimy je respektować. To po prostu zlikwidować te instytucje. Kiedyś nie było Wód Polskich, nie była ta melioracja i było wszystko po prostu. Szanowna Pani, bierzemy transparent i jedziemy. Ja z Panią do Warszawy. Jestem za. Panie Burmistrzu, ale to się Pan powiedział. Panie Burmistrzu, ja mam tutaj, przepraszam się. Ja tutaj jak o tych instytucjach, o tych kompetencjach, obrazem naszego państwa, ja zawsze mówię, jest mostek na ulicy Spacerowej. Tak. Mostek na ulicy Spacerowej. Z jednej strony ulica gminna, z tamtej strony była ulica powiatowa, woda była Wody Polskie. I koniec, kropka, nie da, to od nie lat, ja już tu nie pamiętam od kiedy to jest wałkowane, nie da się tego załatwić. I to jest obraz naszego państwa, że instytucje nie umieją ze sobą współpracować. Ścieżka rowerowa się skończyła. Ja chciałam tylko powiedzieć jeszcze a propos tego bloku nieszczęsnego przy Matejki, że jeżeli w sumie jest tak jak Pan mówi, że niestety, ale nic się zrobić nie da, to poczekajmy tylko na przykład tego Pana dewelopera i poczekajmy, w których miejscu jeszcze w Goleniowie stawią nam tu blok, tu blok, tu blok, jeszcze może wyższy i tak dalej i nie róbmy nic, bo my nic nie mamy. Na Słowackiego się nie jest. Ale dokładnie po to, żeby tutaj spotkali, Szanowna Pani. Żeby robić, żeby uchwalać plany, żeby właśnie można było coś robić, tak jak trzeba, a nie tutaj, sobie ktoś chce. Tutaj, swoje zdanie, także takie nas. Pewnie się z Panią zgadzam. Szanowni Państwo, tak jak zgłosił wniosek Pan Radny Mituła, no myślę, że faktycznie trochę czasu nam zajął ten jeden plan, po drugim nie zdążyliśmy poznać, ale ja bardzo dziękuję ekspertom, którzy przyjechali, dziękuję tylko jednym Paniom, które przepraszam Pana z drugim planem, który nie miał szansy nawet przedstawić. Dziękuję radnym, dziękuję pozostałym osobom, dziękuję urzędnikom, którzy tutaj ze mną są, jak zwykle mnie wspierają i którzy wiedzą, co robią i jak robią. Takiej dyskusji było nam potrzeba, na pewno. I myślę, że tutaj, tak jak z radnymi się często nie zgadzamy, tak w tej materii się chyba zgodzimy, prawda? Tak. Że dyskusji nam potrzeba i takiej, a w obecności mieszkańców jest to o tyle lepsze, że mamy jakąś tam weryfikację tego, co mówimy. Bardzo Państwu dziękuję. Nie wiem, czy będzie drugie spotkanie, bo nie wiem, czy zdążymy do sesji. Zostało bardzo mało czasu. Ale czemu nas do sesji? Proszę? A dlaczego do sesji? Bo chciałem przedstawić już tak, jak się umawialiśmy na ostatniej sesji, że na tę sesję wprowadzimy te plany. Nie ma czegoś takiego. Okej, dobrze. Jeszcze nawet uchwały są nie złożone, no bez przesady. Znowu poszły i wszystko dobrze. Dobrze. Okej. Bardzo ja mam jedno dziękuję. Pytanie. Tak, proszę. Kto sprzedawał działkę pod blok na ulicy Akacjowej? To tak Wojskowa Agencja Mieszkaniowa. Kto wziął pieniądze? Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, tutaj Pani Kamila z głowy mi przypomina. No. Także tu również nie mieliśmy w tym udziału. To nie gmina, proszę Pana, nie gmina. Dziękuję bardzo. Ale mogli przejąć od agencji, gdyby chcieli. Teraz to się tłumaczy.